Otwieram sesję Rady Gminy Adamówka 9 kadencji. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji pana wójta Jacka Kierepkę, zastępcę wójta Edwarda Jermoziewicza, sekretarza gminy Łukasza Kominko, pani skarbnik gminy Annę Skórską. Witam pana Stanisława Łatę, radcę prawnego. Witam również panie i panów sołtysów. Witam panie i panów radnych. Witam pana obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Witam panią protokolant. I witam strażaka z gminy Adamówka na dzisiejszej sesji. Pozwolą państwo, że przedstawię porządek obrad. Jako punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami. Punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt jedenasty podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Punkt dwunasty sprawy różne i wolne wnioski. Punkt trzynasty zakończenie obrad. Wrócę jeszcze do punktu pierwszego. Na sali obecnych jest 14 radnych. Akurat wymagany jest kworum. Obrady mogą być prawomocne. Czy są państwo radni za przyjęciem porządku obrad? Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania za przyjęciem porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Głosów za 14. Następnym naszym punktem jest punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Proszę oddać głos. Proszę sprawdzić jeszcze dwa głosy. Jeszcze jeden głos, proszę sprawdzić. Zagłosowało 12 radnych, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 1. Nie będziemy któryś. Przechodzimy dalej, tak? Przechodzimy. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja wójta z działalności między sesjami. Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawię bardzo skrótowo sprawozdanie z działalności wójta w okresie od 28 czerwca 2024 roku, czyli od ostatniego posiedzenia Rady Gminy Adamówka.
W dniu 29 czerwca uczestniczyłem w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta gminy Adamówka w Majdanie Sieniawskim. W dniu 2 lipca uczestniczyłem w spotkaniu roboczym w obecności projektanta w miejscowości Cieplice, które dotyczyło ustaleń w sprawie projektu oświetlenia ulicznego miejscowości Cieplice. W dniu 4 lipca wziąłem udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ-u w Przeworsku, gdzie omówiono sprawy związane ze szpitalem przeworskim oraz wybrano przedstawiciela Rady Społecznej do komisji konkursowej w sprawie wyłonienia dyrektora SP ZOZ-u w Przeworsku. W dniu 5 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Krasnem podpisałem przekazanie placu budowy z firmą, która realizuje zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krasne i Pawłowa. 9 lipca uczestniczyłem w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Rzeszowie, gdzie poruszane były tematy roli jednostki samorządu terytorialnego w zapewnieniu dostępności, nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych, cyberzagrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz nieprawidłowości w monitoringu wizyjnym i zarządzania nieruchomościami. W dniu 11 lipca na zaproszenie uczestniczyłem w spotkaniu w urzędzie wójta gminy Tryncza uczestniczyłem w spotkaniu z marszałkiem województwa podkarpackiego, gdzie przy okazji otwarcia strefy targowej w Tryńczy omawialiśmy formę współpracy z marszałkiem. W dniu 12 lipca odbyło się spotkanie w sprawie remontów dróg gminnych. W dniu 14 lipca miałem przyjemność uczestniczyć we wspólnym świętowaniu założenia Stowarzyszenia Aktywni Majdan Sieniawski. W dniu 18 lipca uczestniczyłem w konwencie wójtów i burmistrzów w Przeworsku, gdzie głównym tematem posiedzenia było organizacja transportu publicznego na terenie powiatu. 19 lipca uczestniczyłem w posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Przeworskiej, gdzie został wybrany przewodniczący związku oraz pozostałe struktury. W dniu 22 lipca spotkałem się w Adamówce z komendantem Państwowej Straży Pożarnej Tomaszem Dzień, gdzie omawialiśmy tematy związane z rozbudową systemu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W dniu 23 lipca miałem przyjemność gościć i oprowadzać po Urzędzie Gminy Adamówka grupę młodzieży z projektu Parasol z Majdanu Sieniawskiego. W dniu 2 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie komisja zajmowała się skargą skierowaną do wójta gminy Adamówka, a dotyczącą kierownika Centrum Usług Społecznych, dotyczącą dyrektora Centrum Usług Społecznych. W dniu 4 sierpnia brałem udział w powiatowym święcie chleba w Przeworsku, gdzie gmina Adamówka była organizatorem części obrzędowej. W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować kołom gospodyń wiejskich Adamówka, Dobcza i Cieplice za zorganizowanie części chlebowej oraz panu Michałowi Rydzikowi i całej orkiestrze dętej z Majdanu Sieniawskiego, która uświetniła to wydarzenie. W dniu 7 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, na którym to opiniowane były poszczególne wnioski na sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy oraz podjęto decyzję o wytypowaniu wskazanego przez wójta gminy Adamówka zadania do zgłoszenia do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji. Budowa chodnika na Końskiej ulicy w systemie Zaprojektuj Wybuduj. W dniu 11 sierpnia na zaproszenie starosty Tomaszowskiego uczestniczyłem w powiatowym weekendzie z historią Święto Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim. 15 sierpnia brałem udział w dożynkach parafialnych w Kolonii Polskiej oraz dożynkach gminno-parafialnych w Tarnogrodzie. 18 sierpnia brałem udział w dożynkach gminnych w Gorliczynie, gmina Przeworsk i Gaci. W dniu 19 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji
budżetowej Rady Gminy Adamówka, która opiniowała projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy Adamówka na 2024 rok. Poza tym w okresie międzysesyjnym rozpoczęła się realizacja zadań dotyczących wykonania nakładek asfaltowych na drogach gminnych. Został oczyszczony pas drogowy przy drodze Dobropol-Osówka. Jest w trakcie przebudowy droga Krasne-Pawłowa, ujęcie wody w Krasnem, Dom Kultury w Adamówce, Kompleks Sportowy w Adamówce, Farma Fotowoltaiczna w Adamówce. Poza tym zostały zrealizowane takie zadania jak siłownie zewnętrzne w Adamówce i Pawłowej oraz Krasnem. Zamówione zostały tablice informacyjne z przeznaczeniem na poszczególne sołectwa oraz realizowaliśmy szereg spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi za przedstawienie informacji z działalności między sesjami. Kolejnym naszym punktem będzie punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Bardzo proszę o przedstawienie zmian w budżecie Pana zastępcę wójta Edwarda Jarmuziewicza. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w budżecie gminy na rok 2024 proponujemy następujące zmiany. W paragrafie pierwszym wprowadzenie zwiększonych dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę 110 500 zł, przy czym te dochody będą zarówno w dochodach bieżących, jak i majątkowych. W dochodach bieżących jest to kwota 53 000 zł i składa się na nią odpłatność uczestników Dziennego Domu Pomocy Ciepliczanka, klubów seniora, mieszkańców mieszkania wspomaganego i osób korzystających z usługi transportowej. W całości to jest właśnie 53 000 zł. I dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 57 500 zł. Jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, 57 500 zł. I zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 209 945 zł. I z tego wydatki bieżące o kwotę 136 445 zł. I te wydatki są przeznaczone na zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Adamówka 2500 zł. Remont systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego 10 000 zł. Zakup programu komputerowego i druków do obsługi zadania pod nazwą bon energetyczny 2945 zł. Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Ciepliczanka i klubów seniora 53 000 zł. Taka sama kwota jak po stronie dochodów. I opracowanie studium wykonalności w celu określenia możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej gminy Adamówka 18 000 zł. Jest to dokument, który jest niezbędny do utworzenia spółdzielni energetycznej, która pozwoliłaby na korzystniejszy system rozliczeń energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne, które funkcjonują i będą funkcjonować na terenie naszej gminy. I organizacja dożynek gminnych w Majdanie Sieniawskim 50 000 zł. Zwiększamy również wydatki majątkowe o kwotę 73 500 zł. I wydatki te są przeznaczone 16 000 zł na przebudowę drogi gminnej na działce numer ewidencyjny 179 w miejscowości Cieplice w kilometrach od 0 plus 500 do 1 plus 347. Są to środki, o które należało zwiększyć kwotę zaplanowaną
pierwotnie w budżecie, ponieważ no, po przetargu wyszła wyższa kwota, jest to zadanie, które jest dofinansowywane również przez Nadleśnictwo Sieniawa, no stąd sensowne jest zwiększenie tych środków po to, żeby już cały odcinek na długości 1,347 km był no, zrobiony w takiej technologii, która pozwoli z niego korzystać w każdych warunkach atmosferycznych. I dotacja celowa dla mieszkańców gminy na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 57 500 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 755 526 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 99 445 zł. Jest to kwota, która była przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w Adamówce, Majdanie Sieniawskim oraz oddziałach przedszkolnych w Adamówce. I wydatki majątkowe o kwotę 656 081 zł. Jest to przebudowa drogi gminnej numer 110-509R Krasne Capapy Pawłowa w miejscowości Krasne oraz Pawłowa. I po dokonanych w paragrafie trzecim, po dokonanych zmianach zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 656 081 zł, czyli tą kwotę, którą zmniejszamy na wydatki majątkowe na tą drogę. W paragrafie czwartym zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 656 081 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w takiej właśnie kwocie, ponieważ no, o tyle mniejsze będzie dofinansowanie na tą drogę i o tyle mniejszą pożyczkę na prefinansowanie zaciągamy z Banku Gospodarstwa Krajowego, które są udzielane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. W paragrafie piątym po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 9 736 519 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000 zł i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 236 519 zł. Ta kwota 9 236 519 zł jest mniejsza od pierwotnej kwoty o tą właśnie zmniejszoną kwotę przychodów czy też zmniejszonego deficytu budżetowego naszej gminy. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załącznikach do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Jeżeli są jakieś pytania do zmian do projektu uchwały, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan radny Szewczyk. Dziękuję. Działa? Dziękuję. Halo, halo. Raz, raz. Dziękuję za udzielenie głosu. I będę miał właśnie kilka pytań tutaj odnośnie tej uchwały. No jak wiadomo, nie wszyscy radni są w komisji budżetowej i też nie jesteśmy poinformowani odnośnie poszczególnych tutaj tych wydatków. Chciałbym się skupić na może trzech takich punktach tutaj. Remont systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego. Co to jest za system? Kto to będzie robił? Kiedy? Co się poprawi w związku z tym? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Remont systemu łączności zarządzania kryzysowego. Jest to instalacja, która jest obowiązkowa, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom, użytkownikom i uczestnikom, no generalnie mieszkańcom gminy. Jest to system zarządzany przez Urząd Wojewódzki, przez Sztab Zarządzania Kryzysowego i o ile mi jest wiadomo, ten system łącznościowy nie działa od 3 lat tutaj w gminie Adamówka, gdzie podczas remontu obiektu został zdemontowany i uszkodzony. No, chodzi o łączność na pasmach, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do tego systemu, a przeznaczony on jest do przekazywania informacji przez Sztab Zarządzania Kryzysowego. Nie wiem, co więcej Państwu mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje, to bardziej chyba tutaj nasz pracownik Radosław Stypka by mógł udzielić informacji, bo on prowadzi jak gdyby od strony merytorycznej i technicznej tą obsługę tego systemu. A czy to będzie jakiś przetarg odnośnie wykonawcy tego remontu przeprowadzony? Nie, myślę, że tutaj no, tak naprawdę niewiele firm zajmuje się takimi tematami i naprawdę ciężko było znaleźć w ogóle kogokolwiek, żeby się zajął tą sprawą. My znaleźliśmy już wykonawcę, który nam to zaczął robić w tej chwili. Dobrze, to dziękuję. Myślę, że tutaj pewne informacje zostały wyjaśnione. Kolejne takie pytanie odnośnie organizacji dożynek gminnych w Majdanie Sieniackim. Czy jeżeli są planowane takie dożynki, czy tą kwotę nie należałoby uwzględnić w projekcie budżetu gminy w roku poprzednim, a nie tak jak teraz jest tutaj 2 tygodnie przed dożynkami, a my tutaj tą kwotę przedstawiamy w wysokości 50 tysięcy. Proszę bardzo, pan wójt. Tak, pan może słuszną uwagę. Natomiast ja nie doszukałem się takiego zadania w budżecie gminy, więc ze względu na organizację takich uroczystości, które Państwo razem wspólnie żeśmy podjęli taką decyzję, żeby organizować, no po prostu jest taka konieczność w tej chwili, żeby te środki zostały zabezpieczone, no bo jak Państwo sami wiecie, no bez środków finansowych nie da się, no może nie wszystko, ale wiele rzeczy zrealizować. Pan radny, jeszcze jakieś pytania? Tak, bo tutaj jest właśnie tak szczegółowo wyznaczone w tym załączniku odnośnie tych wydatków, tych dożynek, może tak się czepiam trochę tych dożynek, ale tutaj są takie punkty, myślę, że dobrze byłoby wiedzieć, na co te pieniądze będą wydatkowane. Czyli tak, honoraria, wynagrodzenia bezosobowe, czy tak, honoraria to są w wysokości 2000, wynagrodzenia bezosobowe 1000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1000 zł i zakup usług pozostałych, czyli 46 tysięcy. Czy można jakiś szczegół więcej na ten temat? Dla kogo wynagrodzenia, honoraria, jakie zakupy pozostałe? Proszę bardzo, pan wójt. Więc ja tutaj poproszę pana wójta, natomiast ja chcę wyjaśnić, dlaczego w projekcie budżetu nie było środków zabezpieczonych na dożynki. Otóż ja ciągle Wysokiej Radzie podkreślam, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej i teraz planując budżet, nie możemy planować wyższych wydatków bieżących niż dochody bieżące. I w projekcie budżetu po prostu nie było żadnych wolnych środków, które są, które pochodzą z dochodów bieżących, aby można było zabezpieczyć środki na właśnie wydatki bieżące, czyli w tym przypadku na organizację dożynek. Ktoś powie, no ale co się zmieniło? No zmieniło się chociażby to, że zabezpieczyliśmy środki na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli,
ale okazało się, że karta nauczyciela została zrealizowana w 100%, w związku z tym te środki można było tutaj zmniejszyć z wynagrodzeń nauczycieli. Przypomnę, że budżet jest opracowywany no jeszcze w miesiącu, w zasadzie zaczyna się pracę nad budżetem no w październiku najpóźniej, bo 15 listopada on musi być przedstawiony Wysokiej Radzie, ale również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, czyli to nie jest tak, że my się tu na dole dogadamy, dobra, to zrobimy budżet do końca listopada, tylko on musi do Regionalnej Izby Obrachunkowej trafić do 15 listopada. I gdyby w budżecie wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących, to taki budżet po prostu, taki projekt budżetu byłby odrzucony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nas jeszcze ratowała i w wydatkach bieżących ciągle jeszcze ratuje bardzo wysoka nadwyżka budżetowa, która no w znacznej części pochodziła stąd, że były pewne opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych. Oczywiście w części też pochodziła z wydatków bieżących, no bo zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jak trudna będzie sytuacja finansowa w następnym roku budżetowym. I ja zawsze podkreślam o tym, że my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Tego ciągle nie widać. Ja nie chcę mówić, że gdybyście tam sięgnęli do pewnych danych, które można zdobyć, ale których nie chcemy publikować, to by temu zaprzeczało, ale po prostu my zdajemy sobie z tego sprawę, jakie zadania jeszcze muszą być zrealizowane i no po prostu wiemy, że tak to wygląda. Stąd nie było zaplanowane, natomiast na co te wydatki będą przeznaczone, to już oddaję panu wójtowi. Proszę bardzo, pan wójt. Więc ja państwu przedstawię tutaj wykaz, który przygotowała spółdzielnia socjalna, bo ja organizując te dożynki oparłem się na wykonawstwie spółdzielni socjalnej. Tak to powinno wyglądać między innymi, że wójt osobiście nie powinien zajmować się takimi tematami, jeżeli ma do tego odpowiednie narzędzia. Zespół Żołyniacy 2000. Drugi zespół muzyczny 5000. Nagłośnienie 3000. Ochrona 5780. Dmuchańce 3000. Dmuchańce, chodzi o ten park zabaw dla dzieci 3000. Namioty dla gości 2000. WC serwis 700 zł, gadżety dożynkowe 4000, wsparcie kół gospodyń wiejskich 6000, catering dla zaproszonych gości 5000, plakaty plus zaproszenia 400 zł, dekoracje 2000, sprzątanie 1000 zł, opłata za X 1000 zł i tutaj to jest tak wycenione bardzo oszczędnie i w kwotach netto. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Jeszcze jakieś pytania, panie radny? Tutaj właśnie chciałbym wrócić jeszcze do wyjaśnienia pana wójta Jarmoziewicza, czyli nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale te środki na dożynki zostały przesunięte z wynagrodzeń dla nauczycieli.
Tak mam to rozumieć? Jakie, bo proszę Państwa, budżet, albo będziemy w budżecie tworzyć deficyt, albo jeżeli, albo przesunięcia, jeżeli ktoś z Państwa mówi, że trzeba coś tam zrobić, co kosztuje, to tak naprawdę zgodnie z prawem powinien wskazać źródło finansowania. I źródło finansowania może wskazać tylko gdzieś zmniejszając wydatki. Tutaj no chcę uspokoić, no dobrze, że w budżecie były zaplanowane środki na to JDDU w skrócie, bo to nie jest tak, że nauczyciele nie dostaną wynagrodzeń, które im się należą. Zresztą to nie ma dyskusji, żeby odpowiadający za budżet tak nim gospodarzył, żeby zabrakło na wynagrodzenia, bo są podpisane umowy. Tak naprawdę prawidłowo to budżet, projekt budżetu tworzy się, zabezpieczając środki na funkcjonowanie jednostek. I jak zabezpieczymy funkcjonowanie jednostek, to dopiero wtedy, jeżeli zostają nam jakieś środki, to możemy przeznaczać na inne cele. Bo inaczej trzeba by było rok wcześniej podejmować decyzję o likwidacji jakiejś jednostki, jeżeli nie stać nas. Samodzielność gminy jest cudowna, tylko z tą samodzielnością wiąże się odpowiedzialność. Nikt po prostu nie da ani złotówki, jeżeli będziemy źle gospodarzyć budżetem. Jeżeli nam braknie środków, to nic się nie dzieje. Nikt ani się nie skrzywi za przeproszeniem. Musicie sobie zdawać z tego sprawę. Ja wiem, jaka jest sytuacja w gminie, w której mieszkam. Tam nikt się nie przejmuje tym, że jest olbrzymie zadłużenie i że odsetki trzeba płacić. Nikt, absolutnie. Przejmuje się tym burmistrz i nowa rada. I tyle. Taka jest cena tego, że gmina ma osobowość prawną teraz i że gmina jest samodzielna. Oczywiście w granicach prawa. To też nie jest, żeby ktoś nie pomyślał, że my możemy robić sobie, co zechcemy i na przykład chodnik bez po prostu nie obrzęża, tylko krawężnika, który nie wystaje nad jezdnię, bo musi minimalną ilość tych centymetrów wystawać. Także tutaj po prostu musimy zdawać sobie z tego sprawę, że no, my szczególnie jako samorząd, jako podmiot taki publiczny, musimy przestrzegać prawa. Także tak to tutaj wygląda i proszę się nie martwić, to nie jest coś, co jest kosztem nauczycieli. Dziękuję. Jeżeli dwa słowa do tego tematu. Jeżeli planowany jest budżet w roku poprzedzającym, ciężko jest też zaplanować szczegółowy budżet na dożynki, bo nie wiadomo, jaki zespół zostanie zakontraktowany, jakie usługi, jakie to wszystko. Także szczegółową kwotę bardzo ciężko wskazać. No ale słuszna uwaga, że jakaś kwota powinna być zabezpieczona. Tak. Tak. Ja to pani. I to nie jest tak, że my powiemy, a to taki rok nam się trafił. Czyli załóżmy, niesłusznie sprzedaż drewna jest traktowana jako dochód majątkowy. Oczywiście, że niesłusznie, ale stanowisko jest inne i do widzenia. Ja myślę, że radni, którzy uczestniczyli w tamtym roku w projektowaniu tego budżetu, to wiedzą, o co chodzi.
głównie mi chodziło o nowych radnych, żeby wiedzieli, jaka jest sytuacja. Jeszcze pan wójt, tak? Proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Wiadomo, sytuacja nie jest wesoła, jeżeli chodzi o budżet gminy Adamówka. Jest dużo inwestycji, które są zakontraktowane, które musimy realizować ze względu na podpisane kontrakty i zobowiązania. Niemniej jednak pewne rzeczy, jeżeli chodzi o konstrukcję przyszłorocznego budżetu, będziemy wprowadzać i na pewno zadanie takie jak przynajmniej zapis zadaniowy z jakąś tam kwotą na pewno się pojawi w przyszłorocznym budżecie, jeżeli chodzi o dożynki. Dziękuję. Proszę jeszcze bardzo pan wójt. Proszę państwa, jeszcze jedno takie uzupełnienie, bo tutaj pan wójt no, słusznie powiedział, że no, zaczęte zostały zadania i trzeba je skończyć, ale chcę powiedzieć o jednym zadaniu, które gdyby nie zostało realizowane, a niektórzy do tego bardzo różnie podchodzą, bo jeszcze w ubiegłym roku nie brakowało nam wody. W tą sobotę, gdyby nie to, że nowe ujęcie, tak jak zresztą pan wójt powiedział, jeszcze nie jest skończone, ale wodę już nam daje, przebadano przez, to tutaj jeżeli chodzi o stronę tą sanitarną, przebadane przez sanepid, no ale wiadomo, że zakończenie takiej inwestycji, ono nie jest możliwe w ten sposób, że szczególnie jak to nie są studnie wiercone, tylko ujęcie ze źródła, czyli tam, gdzie woda płynie, to nie jest tak, że oddajemy inwestycję i włączamy pompy i pompuje, bo tutaj takiej możliwości nie ma, to gdyby nie to, że ta inwestycja jest w trakcie realizacji, to w tą sobotę nie przez godzinę w nocy brakowałoby wody, tylko by zabrakło wody w ilości 240 kubików, bo tyle nam to źródło w tej chwili daje, będziemy jeszcze się starać, żeby więcej. No to nie jest to, że to jest widzimisię kogoś, tylko to była konieczność, ale pewne rozwiązania trzeba przewidywać z wyprzedzeniem, bo inwestycji się nie realizuje tak, psztyk i robię, tylko inwestycje wymagają przygotowania. Ta inwestycja od momentu, kiedy robiliśmy badania wydajności źródeł, to trwa już blisko 10 lat. Bo nikt też nie podejmie decyzji pochopnej, bo nie wiadomo, jaka ilość wody będzie z tego źródła nam płynęła. Także to inwestycje akurat są no, bardzo ważne i nie można ich lekceważyć, bo szczególnie takie jak chociażby ta dotycząca wody. Bo wyobrażacie sobie, co by było, gdyby w tą sobotę nie było przez pół dnia wody? Ja sobie nie wyobrażam. A nic by nie zrobił. Gdyby nie ta inwestycja, to nic by nie zrobił. No, z rzeki nie wleje wody do ujęcia. Tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, jeżeli jesteśmy jeszcze przy tym temacie, to ja może nie w tym punkcie, ale bardzo krótko chciałem odnośnie zapewnienia dostawy wody, bo słuchajcie państwo, to nie chodzi nawet o to, że źródła mają mniejszą wydajność, bo one nie mają mniejszej wydajności, tylko po prostu zużycie wody radykalnie w tym okresie wzrosło. Nie będę tłumaczył, do czego jest wykorzystywana, państwo sami doskonale wiecie przecież. Dziękuję. Jakieś pytania, panie radny, jeszcze? Czyli tak reasumując, tutaj środki zabezpieczone, te dożynki, to między innymi są z przesunięcia z wynagrodzenia dla nauczycieli, tak czy nie? Tak w skrócie. Zostały, tak. Dobrze, dziękuję za informację. Proszę bardzo, pan radny Brzycki. W dniu wczorajszym obradowała komisja budżetowa i zostały omówione zmiany w budżecie oraz zmiany wieloletniej finansowej. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały, do projektu uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania, czy tam projekt uchwały.
Uchwała nr 4/20/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę bardzo o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo sprawdzić jeszcze. Jeszcze brakuje nam jednego głosu. Proszę sprawdzić. Proszę sprawdzić jeszcze. Wszyscy. Ogłaszam parę minut przerwy na sprawdzenie systemu głosowania. To głosowanie powtórzymy po usunięciu awarii. Dziękuję. Można zrobić wszystkie bloki razem, czy trzeba osobno każdy blok? Każdy osobno musi być. I wtedy się może starać o przyłącz. Same piony na klatkach schodowych.
zebranie, to wszyscy chcą gaz, nie? Ale jak się pyta, pytam kogoś konkretnie, czy zobowiąza się założyć piec dwufunkcyjny, absolutnie. Ale w grupie ludzi to każdy chce gaz. Ale konkretnie to już... Wznawiam obrady Rady Gminy Adamówka. Przystąpimy powtórnie do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosów za 11, przeciwnych 1, wstrzymujących się 3. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Proszę o przedstawienie uchwały pana wicewójta. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to te zmiany wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024 uchwałą Rady Gminy z 20 sierpnia oraz zarządzeniami wójta gminy Adamówka według stanu na dzień 20 sierpnia bieżącego roku. I wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik numer 1, a objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik numer 3. I ten załącznik numer 3 no jest taki na pewno zrozumiały i po prostu ja go przedstawię. Po dokonanych zmianach budżet gminy Adamówka na rok 2024 kształtuje się w następujący sposób. Dochody ogółem wynoszą 41 118 770 zł 84 grosze. Dochody bieżące 23 12 546 048 groszy i gdy uchwalamy ten pierwszy budżet, to też tam są wyodrębniane dochody bieżące, no właśnie po to, żeby można je było porównać z wydatkami bieżącymi. No i dochody majątkowe u nas wynoszą 18 106 224 zł 36 groszy i też dochody majątkowe, jeżeli mamy tak określone, to wydatki majątkowe muszą być od tych dochodów majątkowych wyższe. No u nas akurat z tym nie ma najmniejszego problemu. Natomiast proszę zobaczyć, że wydatki ogółem stanowią kwotę 56 943 099 zł i 43 grosze. I proszę zwrócić uwagę, że wydatki bieżące to kwota 23 322 tysiące, czyli tak naprawdę w tej chwili po tych wszystkich zmianach tylko 300, to o ponad 300 tysięcy są one wyższe od dochodów bieżących, ale jest to możliwe tylko dzięki temu, że część tych wydatków bieżących jest pokryta z nadwyżki budżetowej. No są zapowiedzi takie, że w przyszłości nadwyżka budżetowa nie będzie mogła być wykorzystywana na wydatki bieżące. A więc proszę zobaczyć, że tutaj nas w tej sytuacji ratuje tylko i wyłącznie to, że była nadwyżka budżetowa. Natomiast wydatki majątkowe, to tak jak powiedziałem, no do tych 18 milionów to też nie ma żadnego zagrożenia, bo są aż 33 620 824 zł i 50 groszy. Wynik wykonania budżetu, czyli deficyt budżetowy
jest 15 824 328 zł i 59 groszy i planowane przychody, czyli przychody to są te środki, które pozwalają sfinansować deficyt budżetowy, są w takiej samej wysokości. No u nas na szczęście ten deficyt budżetowy w większości jest finansowany z nadwyżki budżetowej. I zmienia się na ten rok 2020, oprócz roku 2024, to wieloletnia prognoza finansowa zmienia się również na rok 2025. Ta prognoza na rok 2025 zmienia się, ja tylko powiem, dlaczego się zmienia. Otóż zmienia się ze względu na to, że realizacja tego programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, przynajmniej na razie, jest w kwocie takiej samej jak na rok bieżący, czyli 57 500 zł, planowana również w roku przyszłym. I teraz tak, mieszkańcy naszej gminy będą podpisywać umowy tutaj z panem wójtem i żeby taka umowa mogła być podpisana, to te środki, ponieważ realizacja jest przewidywana na rok przyszły, bo mieszkaniec ma 12 miesięcy na zrealizowanie przedsięwzięcia, to po prostu te środki muszą być przewidziane w prognozie finansowej. Ale ona jest jeszcze zmieniana z drugiego względu, ponieważ na poprzedniej sesji Wysoka Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu długu, o zaciągnięciu kredytu. Ten kredyt musi oczywiście w prognozie finansowej mieć zarówno zaplanowane kwoty na spłatę kapitału, ale również i na spłatę odsetek. I na spłatę odsetek po prostu nie mieliśmy tych środków wystarczającej wysokości zaplanowane, no ponieważ tutaj są też środki na te preferencyjne kredyty, które w tym roku już no, mamy podpisane umowy, zresztą jeden z nich już został w całości wykorzystany, jeżeli chodzi o ujęcie wody. Więc stąd konieczność, ponieważ jak wystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tej uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu tego wieloletniego, to Regionalna Izba Obrachunkowa to nie tak na zasadzie takiej, o, gmina Adamówka nie ma żadnego zadłużenia, bo formalnie nie mamy żadnego zadłużenia, ponieważ te kredyty preferencyjne nie wchodzą w kwotę zadłużenia gminy, no to wydamy pozytywną opinię. Nie, to nie jest na takiej zasadzie, bo jest sprawdzane, czy w wieloletniej prognozie finansowej są przewidziane kwoty zarówno na spłatę kapitału, jak i na spłatę odsetek. Także natomiast jeżeli chodzi o prognozę na następne lata, bo ta prognoza jest do roku 2028, bo tak jest planowana spłata tego kredytu, bo tak normalnie to jest na 3 lata WPF, nie ulega zmianie, bo tam wszystko się, że tak powiem, zgadza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. To jeszcze jakieś pytania może do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Szewczyk. Może ja tylko takie pytanie czysto techniczne. No jako radni nie otrzymaliśmy tych załączników do tej uchwały i moje pytanie jest takie, czy te załączniki będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej? Jeżeli chodzi o te załączniki, to proszę państwa, no, to nie, że się wymądrzamy czy coś. To są tabelki, z których naprawdę nawet dla mnie nic specjalnego nie wynika, bo objaśnienia myślę, że ma, że nie, aha, objaśnienia, no to te objaśnienia, no, dostarczymy. Czyli ten załącznik numer 3, natomiast załącznik, ten tak naprawdę wieloletnia prognoza finansowa
no to to są tabelki na poszczególne lata. No ja może powiem, jakie są kolumny tam. Czyli dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji środków, pozostałe dochody bieżące, z podatku od nieruchomości, dochody majątkowe, ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. I to jest rozbite na te wszystkie lata obowiązywania, ale tak, ale to nie jest koniec, bo to jest dalej wydatki ogółem, wydatki bieżące, no i tak dalej. No szereg kolumn i liczb, no, które naprawdę, no i to też nie jest koniec, także to jest no kilka stron. Tak, pani skarbnik panu da, także. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Natomiast istota jest jak zwykle w objaśnieniach. Chociaż to jest zebrane tak po prostu. No. Proszę bardzo, pan radny Nicowski. Panie przewodniczący, mam takie pytanie do pana wójta, ale ostatnio na Radzie głosowaliśmy możliwość wzięcia kredytu, a teraz nagle się okazuje, że już jakaś spłata odsetek, spłata kapitału. No w zasadzie dziwna sytuacja trochę. Ale to, proszę państwa, no to nie jest dziwna inwestycja. To nie jest dziwna sytuacja, bo to jest tak, że jeżeli jest podjęta uchwała o możliwości zaciągnięcia kredytu, tam powiedzmy 4 miliony 100 tysięcy złotych, to my pod to musimy przygotować wszystkie dokumenty tak, jakby ten kredyt był w takiej wysokości wzięty, czyli rozpisujemy, dokładnie to uchwała była na 4 473 222 zł. I wszystko musi być rozpisane. To nie jest tak, jak pan może bierze kredyt w banku. To są pieniądze publiczne, potencjalnie wzięte. A ten kredyt będzie wzięty, czy nie będzie? Jest potrzebny w sumie, czy nie jest potrzebny, tak szczerze? Gdyby, proszę pana, jeżeli będziemy maksymalnie oszczędzać, to ten kredyt w takiej wysokości, jak jest podjęta uchwała, nie będzie potrzebny. Natomiast no proszę zdać sobie sprawę z tego, że nadwyżkę budżetową już ta Rada też ruszyła na, ile tam było w granicach? Na 1 000 000 złotych. Czy nawet, no ponad 1 000 000. Więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego zawsze, taką przynajmniej my politykę stosowaliśmy do tej pory, zawsze planowaliśmy w sposób ostrożny. Czyli, żeby nie występować po raz kolejny na Radzie i powiedzieć, no zaplanowaliśmy 4,5 miliona kredytu, ale się okazało, że jest za mało. My na przykład zawsze, proszę zwrócić uwagę, zawsze w budżecie jest planowana kwota 500 tysięcy złotych na sfinansowanie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku. Nigdy żeśmy z tego nie skorzystali. Nigdy. W całej historii. Ale jeżeli jest nadwyżka budżetowa, no to w zasadzie o co chodzi? No nadwyżka budżetowa, mieliśmy nadwyżkę ponad 2 miliony, już został tylko 1 000 000. No ale jeszcze jest do przodu, no to w zasadzie kredyt jest w zasadzie niepotrzebny, nie? Czy pan rozumie, że wziąć kredyt przez gminę, to nie jest tak jak osoba fizyczna, która idzie do banku, wypełnia dokumenty i poszedł z pieniędzmi. Tutaj my musimy mieć wszystko szczegółowo rozpracowane. Musimy dać to do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to sprawdzi i jeżeli wyda nam pozytywną opinię, to możemy iść do banku. Inaczej to moglibyśmy ewentualnie iść, tak jak niektóre gminy robiły, że szły do parabanków. Ale to nie o to chodzi, nie o to pytam. No po co to robić, skoro jest, cały czas się przy tym upieram, nadwyżka budżetowa
I jak, no to niech pan powie, na co konkretnie są potrzebne te pieniądze, żeby wziąć ten kredyt w zasadzie, no bo to tak się kręci w koła, z tego nic nie wynika. Więc proszę pana, na to wszystko, co jest zapisane w budżecie gminy. W budżecie gminy, jeżeli my mamy deficyt, ja już wam tłumaczyłem, bo na co my to przeznaczymy? Ale nie mamy deficytu, bo jest nadwyżka cały czas, prawda? No jak nie? Proszę państwa, to naprawdę nie jest, jeżeli chcecie, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej o sprawach finansowych gminy, o deficycie, o finansowaniu deficytu, to naprawdę proponujemy takie indywidualne spotkania, bo to nie ma sensu tutaj. No, no jeżeli pan pewnych podstawowych pojęć nie zna, ja się nie dziwię, ja też tego nie wiedziałem. To nikt nie jest i podejrzewam, że może być spora grupa, która nie wie, ale jeżeli chce pan wiedzieć, to wszystko możemy wyjaśnić tak konkretnie na przykładach, bo proszę państwa, to nie jest tak, jak tutaj pan radny Tomek Szewczyk mówi, że pieniądze, ja już chcę tak wyjaśnić, jak to jest faktycznie, że pieniądze, które były przeznaczone dla nauczycieli, poszły na dożynki. Ja mógłbym powiedzieć, że one poszły na ciepłe mieszkanie, bo w budżecie gminy to nie jest tak, że my coś zmniejszamy i to akurat trafia na to. Tamten pieniądz nie jest w taki sposób znaczony. Proszę to zrozumieć. My po prostu musimy mieć pokrycie na wszystkie wydatki po stronie dochodowej. Musi to być zrównoważone. Jeżeli nie ma dochodów, to jest deficyt. Deficyt można finansować z różnych źródeł. My tworząc budżet na rok 2024, wiedzieliśmy, że będzie nadwyżka, ale nie wiedzieliśmy, jaka ona będzie, bo nadwyżkę ustala się do końca stycznia, jak się nie mylę. Do końca marca, bo to do końca stycznia to już tak widać, ale ustala się ją do końca marca. I tak naprawdę tutaj część, żeby nie było, żeby nie wiadomo, jaki ten deficyt finansowany z kredytu, czyli żeby ten kredyt nie był wyższy niż 4 473 222 zł, to pani skarbnik wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej, pokazując wyciąg z konta bankowego i pokazując, że gmina, że Rada Gminy nie wprowadziła, bo dostaliśmy przed gdzieś tam, w każdym razie przed 15 listopada na pewno, środki, których nie wprowadzaliśmy do budżetu. Czyli wiadome było, że te środki co najmniej będą nadwyżką budżetową. I dzięki temu Regionalna Izba Obrachunkowa pozwoliła nam sfinansować część deficytu z nadwyżki budżetowej, która nie była ustalona. Rozumie pan to? Tak, rozumiem. No, rozumiem. No i wie pan co? I teraz po prostu gdyby wszystkie środki z nadwyżki budżetowej mogły być przeznaczone na sfinansowanie deficytu, to nie trzeba by było takiej kwoty. Ale że część nadwyżki została przez Radę już rozdysponowana, no to trzeba będzie finansować z tego kredytu. Ile to będzie? Nigdy nie wiadomo. No to tak jak nawet mówię, że dla wynagrodzenia dla nauczycieli na pewno nie braknie. A skąd ja wiem, czy nie braknie, jak już słyszymy, że będą urlopy dla poratowania zdrowia, które my musimy sfinansować dodatkowo. Są po prostu pewne rzeczy nie do przewidzenia i stąd my zabezpieczamy to wszystko pod taką kwotę. A jaka będzie, to się okaże. To nie jest tak, że wszystko można przewidzieć. A czy można na przykład zrobić dopiero ten na przykład kredyt, jeżeli widać, że jest gmina na przykład na minusie? To z tego wynika, że gmina jest na minusie, skoro ten kredyt jest, jednak się boicie o to, że musicie wziąć ten kredyt jednak. To znaczy, że nie jest tak dobrze, No to przecież dlatego mówię, że ten kredyt, on jest pod wydatki, które są zaplanowane w budżecie. Ja myślę, panie wicewójcie, że temat tego kredytu został przedstawiony na wcześniejszej sesji
wszystko było szczegółowo powiedziane. Myślę, że to nie jest punkt taki, żeby na ten temat dyskutować teraz. Myślę, że jeżeli są jeszcze jakieś inne pytania do tego projektu, to proszę. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania, bo to było szczegółowo już przedstawione kilka razy. Nie będziemy się wracać w tym temacie. Są jeszcze jakieś pytania? Pan wójt, bardzo proszę. Jeszcze słowo tylko takie. Szanowni panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja myślę, że tutaj chyba jest konieczność, żebyśmy jednak albo zrobili szkolenia jakieś dla państwa, albo nie wiem jaka forma, być może forma komisji łączonych i przedyskutowania tego tematu bardzo szczegółowo, bo to naprawdę to jest temat, widzę, że który was no trzeba chyba jeszcze tak od początku przedyskutować na komisjach tak jak gdyby roboczo. I to chyba jest dobry pomysł. Będziemy tutaj z panem przewodniczącym rozmawiać na ten temat, w jakiej formie to zrobić. Żebyście państwo nie mieli wątpliwości co do zapisów poszczególnych w uchwałach. Dziękuję panu wójtowi. Proszę bardzo jeszcze pan. Pan wójt ma rację, no bo sytuacja jest taka, że pan wicewójt mówi, że ja o tym nie mam pojęcia. No trochę może mam pojęcie, bo tę firmę prowadzę prawie 30 lat i trochę różne rzeczy znam, ale to nie jest tak, bo wy mówicie różne cyferki, co stąd, to oni tak w zasadzie to my nic nie wiemy z tego, tak mówiąc prawdę, bo skąd mamy to wiedzieć? I teraz jest taka sytuacja, a głosować za czymś, czego się nie wie, no trochę jest trudno, prawda? Tylko tyle, co wy chcecie. No musimy coś wiedzieć, żeby podjąć rękę za, przeciw albo w ogóle, prawda? No bo takie głosowanie tylko, no to w zasadzie to ta rada to w zasadzie jest uważam dla mnie zbędna, skoro wy to wszystko planujecie, mówicie tak, tak, a my tylko mamy podnieść rękę, nic nie wiedząc, a to, a trudno jest też powiedzieć, czy jesteśmy przeciw, czy na przykład za, no bo człowiek nie wie, czy na co to idzie wszystko, czy to jest potrzebne. Trzeba to po prostu wyjaśnić, żebyśmy cokolwiek po prostu wiedzieli, nie? Ja myślę, że tu pan wójt dobrze to przedstawił. Zrobimy połączone komisje, szczegółowo się to przedstawi. Myślę, że na dzisiejszej sesji już chyba wystarczająco zostało powiedziane, a na komisjach to wyjaśnimy wszystko dokładnie. Także przechodzimy chyba do głosowania. Chyba, że są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 4/21/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Proszę bardzo o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Głosów za 10, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 4. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Dziękuję bardzo. Następnym naszym punktem jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkasą. Bardzo proszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, paragraf pierwszy uchwały. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Paragraf drugi. Na inkasentów podatków, o których mowa w paragrafie pierwszym, wyznacza się następujące osoby. Tadeusz Stącel w sołectwie Adamówka, pan Marek Tokarz w sołectwie Cieplice, pani Dorota Grzążko w sołectwie Dobcza, pan Tomasz Biliński w sołectwie Krasne, pani Anna Mazurgałka w sołectwie Majdan Sieniawski i pani Anna Lachawiec w sołectwie Pawłowa. Paragraf trzeci. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% zainkasowanych kwot podatków, o których mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Paragraf piąty. Nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka.
Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 5/38/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku. I paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. I to jest treść tej uchwały, a intencją tej uchwały jest zmiana inkasentów. Poprzednia Rada podjęła uchwałę o tym, że inkasentami podatków będą sołtysi poszczególnych miejscowości. W związku z tym, że w miesiącu lipcu miały miejsce w poszczególnych sołectwach wybory sołtysów i wybrano nowych sołtysów, w niektórych przypadkach pozostali dotychczasowi, stąd jest projekt uchwały o wskazaniu nowych inkasentów uprawnionych do poboru podatków. Dziękuję. Dziękuję panu sekretarzowi. Są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 4/22/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkasą. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosów za 14, przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Dziękuję. Następnym naszym punktem jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Bardzo proszę pana sekretarza o przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, otrzymali Państwo dwa projekty uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Adamówka. Omówię ten, który dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Adamówka. I to jest paragraf pierwszy uchwały. Rada Gminy Adamówka postanawia przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka, położoną w miejscowości Adamówka, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 899/3 o powierzchni 37 arów i 29 metrów kwadratowych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. W materiałach dołączonych do informacji o dzisiejszej sesji otrzymali Państwo również uzasadnienie oraz załącznik graficzny do projektu uchwały. Ten temat był już omawiany podczas wcześniejszych sesji Rady Gminy, a także podczas posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Bobko. Ten wniosek został rozpatrywany na Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa w dniu 7 sierpnia 2024 roku i został on pozytywnie zaopiniowany do sprzedaży, z tą różnicą, że Rada podała taki wniosek, żeby to było w formie pierwokupu w drodze bezprzetargowej. Natomiast w uchwale jest, że w formie przetargu. Także tutaj jest ta nieścisłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Ja bym prosił pana mecenasa, żeby się na ten temat wypowiedział, bo ten zapis jest umieszczony tutaj, tak jak żeśmy rozmawiali, zgodnie z literą prawa, więc my tutaj, jeżeli chodzi o wpisy do uchwały, nie możemy wykraczać poza zakres obowiązującego prawa. To chyba tyle.
Przetarg może być różny. Myśmy konkretnie podjęli decyzję, że w sprawie, która toczy się już chyba od 3 lat, żeby bezprzetargowo tym ludziom udostępnić sprzedaż tej posesji, na której oni mieszkają i tam mają swoje budynki i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radca. Proszę przekazać mikrofon. Szanowni państwo, uchwała jest oparta o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak państwo wiecie, w ustawie o gospodarce nieruchomościami mamy 2 tryby sprzedaży mienia stanowiącego własność jednostek samorządu terytorialnego. Jest to tryb przetargowy i tryb bezprzetargowy, przy czym podstawową zasadą jest tryb przetargowy, a tryb bezprzetargowy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w ustawie w artykule 37 ustęp 2 i tych przypadków jest 23. Jeśli chodzi o tą działkę 899/3 o powierzchni 03729, uznajemy, iż nie może ona być kwalifikowana pod jakikolwiek przepis artykułu 37 ustęp 2, który przewiduje tryb bezprzetargowy, albowiem żadna z okoliczności tam wymienionych nie ma zastosowania do tej powierzchni 03729 hektara. Inna sytuacja jest, jeśli mówimy o drugiej uchwale, tam jest działka o powierzchni 1 ara i tam znajdzie zastosowanie artykuł 37 ustęp 2 punkt 6, a mianowicie chodzi o to, że niewielka powierzchnia tej działki może przyczynić się do poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej. Dziękuję bardzo, panie radny. Ja mam pytanie w takim razie. Jeżeli to będzie przetarg otwarty, występuje i kupuje tą działkę, to ja ich pozbawiam w ogóle 100 dołów wszystkiego. I jak to może być? Przetarg otwarty będzie, to każdy może wystąpić o to. Dziękuję. A forma będzie przetargu, to zostanie jeszcze ustalone, czy to będzie przetarg ograniczony, czy przetarg nieograniczony. Natomiast dzisiaj ustalamy, żeby dzisiaj uchwała mówi o formie przetargowej. Natomiast jaki rodzaj, to zostanie już ustalone może w późniejszym czasie. Dziękuję bardzo. Może pan wójt parę słów jeszcze na ten temat? Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kompetencje rady, to może od tego tutaj, panie mecenasie, myśmy zaczęli, to rada albo przeznacza do sprzedaży, albo nie przeznacza do sprzedaży. Natomiast formę przetargu określa wójt. I w tym przypadku, dlatego proszę zauważyć, jaki jest zapis w tej uchwale w trybie przetargu. Nie pisze w jakim, bo ten tryb przetargu określi wójt gminy. Jeżeli będą spełnione, a są tutaj spełnione odpowiednie warunki, to ten przetarg będzie ograniczony do właściciela działki sąsiedniej. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Myślę, że wójt szczegółowo powiedział na ten temat, także jasno. A są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. A proszę jeszcze bardzo, pan radny Szewczyk. Może takie pytanie, a to kiedy pan wójt określi tutaj formę tego przetargu? Można wiedzieć? Jeżeli rada gminy podejmie tą uchwałę, przystąpimy do procedury przetargowej. Ta procedura jest też czasowo jakoś tam określona i w ogłoszeniu określimy formę przetargu. Dziękuję. A zatem przechodzimy do głosowania. Czytam projekt uchwały.
uchwała numer 4/23/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Proszę, proszę sprawdzić jeszcze. Dziękuję. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę bardzo pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Paragraf pierwszy uchwały. Rada Gminy Adamówka postanawia przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką numer 1044/3 nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Majdan Sieniawski oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka 1101/13 o powierzchni 1 ar i 65 metrów kwadratowych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. I w materiałach otrzymali państwo uzasadnienie do tej uchwały oraz załącznik graficzny, a projekt tej uchwały był przedmiotem obrad podczas posiedzenia komisji. Dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie. Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie rozpatrzyła ten wniosek jednogłośnie i popiera tą formę sprzedaży. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 4/24/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję. Głosów za 15. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Bardzo proszę pana przewodniczącego radnego skargi wniosków, pana Kierepkę o przedstawienie. Thank you.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panów radnych, pani radnych nie widzę. A zatem czytam projekt, przechodzimy do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 4/25/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Głosów za 15. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Kolejnym naszym punktem jest punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z panów i pan radnych miałby jakąś sprawę, którą by chciał przedstawić na forum rady, to bardzo proszę. Czy kto ma? Bardzo proszę, pan radny Nicowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam parę spraw do pana wójta. Na poprzedniej sesji zgłaszałem odkrzaczenie tej drogi z Osówki Dolnej na Krasnej. To nie zostało jeszcze wykonane na tym jednym zakręcie. Tam jest bardzo niebezpiecznie, jak się wjeżdża tak do, przed samym lasem, do tego rudawca tak zwanego. Proszę to, żeby się tym zająć, bo to jest naprawdę bardzo taki niebezpieczny zakręt. I to nie zostało jeszcze do tej pory zrealizowane. Sprawa druga. To wczoraj poruszałem to trochę na komisji budżetowej, ale dzisiaj jest bardziej chyba właściwa miejsce i pora do tego. Jest pan wójt. Chodzi mi o szkołę podstawową w Majdanie Sieniawskim. Wczoraj to poruszałem. Przy sali gimnastycznej nie jest czynna ubikacja. Jak się dowiedziałem od wiceprzewodniczącej, wczoraj mówiła, że nawet 2 lata to już nie jest czynne, bo ona jest przewodniczącą szkoły Rady Rodziców. Także no to jest dziwne, że 2 lata to jest nieczynne. Ja się o tym dowiedziałem dzięki temu, że byłem na komisji wyborczej. I to jest trochę dziwne, bo dzieci idą na WF, ani gdzie umyć się, ani gdzie załatwić. Trzeba gonić prawie, że tak powiem, przez całą szkołę paręset metrów, żeby to zrobić. I dziwne, że tego nie można zrobić. Wczoraj zwróciłem uwagę na to panu wicewójtowi, to mówił, że jest łazienka. Ja mówię, jaka jest łazienka? To tak jak jest łazienka, jak u pani Solskiej w Kogelmogel, że łazienka jest, ale jakby jej nie było praktycznie. No coś by trzeba było z tym zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan wójt. Panie radny, ja panu odpowiem na te pytania. Tak, jeżeli chodzi o usunięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych, to no, dysponujemy takim zasobem, jakim dysponujemy. Jeżeli chodzi o odkrzaczenie, powiedzmy, tego fragmentu drogi przed cmentarzem, to ja skorzystałem z uprzejmości sprzętu, który posiada w swoim zasobie powiatowy zarząd dróg. Dzięki po prostu uprzejmości kierownika to tam zostało wykonane, to chyba tak, jak państwo byście tego oczekiwali i widzieli. Natomiast tak, gmina, jeżeli chodzi o usuwanie zakrzaczeń czy takich po prostu na poboczu, nie posiada takiego sprzętu i trzeba korzystać no, z uprzejmości kogoś innego, ewentualnie jeżeli mamy możliwości pracowników, którzy są w stanie to wykonać. Ale wystarczyło zlecić tam temu Zulowcowi, co się zajmuje wycinką w lasach gminnych. To jest raptem robota na godzinkę czasu. To znaczy jest wiele miejsc, tak jak pani sołtys tutaj słusznie zwraca uwagę, gdzie trzeba będzie wykonać taki typowy serwis pasa drogowego, polegający właśnie na takim odkrzaczeniu, które później będzie powodować to, że będzie możliwość normalnego koszenia tych poboczy. To do tego będziemy się przymierzać, bo tak ja powiem szczerze, zwróciłem się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o możliwość przydzielenia konkretnie dla każdego z sołtysów po jednym pracowniku, bo taki sygnał dostałem z Powiatowego Urzędu Pracy. Niestety dostaliśmy tylko i wyłącznie
jedno miejsce ze względu na brak środków. Oni też są trochę zawiedzeni tym, że nie dostali środków na możliwości zorganizowania takich robót. No i będziemy korzystać z tego jednego miejsca na 2 miesiące. Pytanie. Dzisiaj informacje, jakieś tam środki wpłynęły do Urzędu Pracy. Ponownie temat jak gdyby ruszę. Spróbujemy zwiększyć tą liczbę tych osób, które by ewentualnie były pod nadzorem sołtysów i wykonywały takie roboty na miejscu. Pytanie, czy moja firma mogłaby to usunąć bezpłatnie za waszym pozwoleniem, czy nie? Oczywiście, ja bardzo, nawet tego sytuacja jest prosta, bo będziemy dywagować o czymś, że tam jakieś tam ktoś ma coś i to po co to? Krótka piłka. Ja to mogę zrobić po prostu choćby i nawet i dzisiaj, jutro. Jeżeli wójt zezwoli, nie ma problemu, ja mogę to zrobić bardzo szybko. Nie mogę nie zezwolić. No to jak tego, to nie ma problemu. Tak, natomiast jeżeli chodzi o sprawę tą drugą, którą pan poruszał, związaną z nieczynną toaletą, mam rozumieć, tam przy hali sportowej, powiem tak, pierwsze słyszę o tej sytuacji i tutaj, no, w tej sytuacji będę rozliczał dyrektora. Dyrektor jest kierownikiem i osobą zarządzającą tym kompleksem. Więc zaskoczenie jest dla mnie, że przez 2 lata jest nieczynna toaleta. No ja dzisiaj od pana, więc dlatego mówię, po to mamy dyrektorów, żeby zarządzali obiektami, które są im przydzielone. Natomiast mówię, nie wiem co powiedzieć w tej chwili. No ja pierwsze słyszę, więc... Dziękuję bardzo. Moja taka sugestia, jeżeli pan chętnie by odkrzaczył jeszcze inne drogi na Majdanie Siniawskim, to by było... bardzo, bardzo chętnie skorzystamy z pańskiej usługi. Oczywiście. Tylko przypominam, że to musi być zrobione nieodpłatnie, bo jako radny pan nie może świadczyć usług jako... Także jeżeli... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wójt. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo chwalebna inicjatywa ze strony pana radnego, natomiast no, nie możemy się opierać tylko i wyłącznie na takich działaniach, bo my jako gmina jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie tych pasów drogowych. Więc tutaj razem wspólnie będziemy musieli pomyśleć przy projektowaniu budżetu gminy na przyszły rok o ewentualnie doposażeniu jakiegoś sprzętu, jeżeli chodzi o utrzymanie tych pasów drogowych. I to będzie nasze wspólne jedno z wielu wyzwań, które przed nami czekają. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Są jeszcze jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, pan radny Kierepka. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. Szanowni państwo, te oczekiwania, jeżeli chodzi o zapewnienie opieki dla tych dzieci, czy to w wieku szkolnym, czy przedszkolnym, jest coraz więcej. Ja przedłożyłem temat do analizy do referatu oświatowego, bo to nie jest tylko ten problem, natomiast problem jest taki, że nie wszyscy chętni są zarekrutowani też do tych oddziałów. Więc jeżeli chodzi o
te możliwości i pod tym kątem analizujemy to w tej chwili bardzo intensywnie i na bieżąco z takim wskazaniem, żeby usprawnić tą sytuację. Na chwilę obecną nie jestem panu w stanie odpowiedzieć rzeczowo i konkretnie, jakie są wyniki tej analizy, bo ich jeszcze nie ma po prostu. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. To będzie klub Maluka, tak? Czy jest już jakiś, nie wiem, czy minął termin, kiedy to ma zacząć działać? Bo jest to dokumentacja tam troszkę była nie w terminie i jakiś przetarg. Konkretnego terminu na chwilę obecną pan nie podam. Proszę bardzo, pan wójt. Tak, to jak zwykle, jeżeli chodzi o planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w naszych realiach, dzieje się to jak gdyby zawsze na wczoraj. Ja powiem państwu tak, że procedury zostały wszczęte, bo taki mamy obowiązek, więc tutaj zgodnie z ustawą działania są w tym kierunku prowadzone. Natomiast o szczegółowych planach zagospodarowania przestrzennego w ogóle żeśmy nie rozmawiali, natomiast jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, to myślę, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dla gmin prowadzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego. Z doświadczenia. Ja tutaj zaczynając pracę w Urzędzie Gminy Adamówka pracowałem na planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, ale i na planie szczegółowym, który tutaj Centrum Adamówki miał opracowany. Więc z punktu widzenia, że tak powiem, elastyczności pewnej, plan ogólny jest zdecydowanie lepszy. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Jeszcze proszę bardzo, radny Nicowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja do pana wójta. Pragnę poinformować, iż zebrałem podpisy potrzebne do realizacji chodnika w Majdanie Sieniawskim na Osówce Dolnej i Górnej. Złożyłem te podpisy wraz z petycją całą do zarządu starostwa, do zarządu dróg i do pana wójta i chciałbym, czy pan wójt na ten temat coś z kimś rozmawiał i jak pan to widzi, czy pan się do tego przychyla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prosiłbym kilka słów na ten temat. Proszę bardzo, pan wójt. Tak, oczywiście jak najbardziej, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek inwestycji na terenie gminy Adamówka, które mają poprawić bezpieczeństwo w takiej czy innej formie, jestem zawsze za tym, więc tutaj rozmawialiśmy, panie radny, na ten temat. Popieram ten wniosek jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rozmowy z głównym zainteresowanym, bo to jest droga powiatowa, czyli tutaj zarząd powiatu przeworskiego. Z tego co wiem, to chyba nie było jeszcze procedowane na posiedzeniu zarządu ta petycja.
Ale ja już rozmawiałem właśnie z członkami zarządu i tak, już i wstępnie coś to ruszyło. To, tak? Ruszyła ta sprawa, że coś będę o tym mówić właśnie. No to bardzo się z tego cieszę w takim razie. Będę dzisiaj się widział nawet z przewodniczącym zarządu, czyli z panem starostą, więc zapytam go o to, czy jakieś decyzje w ogóle podjęli w tym temacie. Bo... No i dobrze by było tak troszkę z takim bardziej, że tak powiem, taką sugestią bardziej naciskową, że to jest potrzebne, że bo ten pan musi też z tego wyjść, że pan jest tu gospodarzem i pan też dba o bezpieczeństwo tych mieszkańców naszych, prawda? Panie radny, niech mi pan wierzy, wiem jak rozmawiać z panem starostą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś... Proszę bardzo, pan wójt jeszcze. Szanowni państwo, wysoka rado. Był dzisiaj temat przy uchwalaniu zmiany do projektu budżetu zabezpieczenie środków na dożynki gminne w miejscowości Majdan Sieniawski. Ja chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkich państwa zaprosić na uczestnictwo w tych wydarzeniach, na te dożynki, które odbędą się kolejny raz w Majdanie Sieniawskim. Myślę, że za w przyszłym roku może zmienimy już miejsce lokalizacji, tak żeby troszkę odmiany było, a myślę, że już będą na to warunki. Jeżeli chodzi o dożynki, rozpoczną się one o godzinie 15 mszą świętą na stadionie. Przewidziano szereg atrakcji. Zachęcam państwa do uczestnictwa, do skorzystania z tego święta plonów, z tego wydarzenia. Powiem jeszcze, że jestem na takim etapie rozmów z zaprzyjaźnioną gminą, z zaprzyjaźnionym burmistrzem, odległym maksymalnie tutaj na terenie naszego powiatu przewalskiego, czyli z burmistrzem Jawornika Polskiego, który już zadeklarował mi do dyspozycji autobus elektryczny na ten dzień do wydarzenia. Jeżeli ktoś z państwa nie miałby czym dostać się na te dożynki, to będą ustalone kursy tego autobusu i będzie można sobie przejechać komunikacją, jak to ogólnie nazywają, ekologiczną. Zapraszam państwa wszystkich. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Tu pan wiceprzewodniczący, proszę. Panie przewodniczący, obserwując nasze spotkanie dzisiejsze, stwierdzam, że posiedzenia poszczególnych komisji nie dają pełnego obrazu naszych potrzeb przy uchwalaniu na sesji uchwał. Dlatego składam taki formalny wniosek o może nawet tak bardziej przybliżonych komisji, o połączenie do wspólnych prac nad uchwałami. Nie wiem, czy na to panowie radni, bo widziałem, że pan Tomek przykładowo nie wiedział o budżetówce, ktoś tam nie wiedział, co się dzieje w innych sprawach, więc myślę, że może powinniśmy wrócić do tych wspólnych spotkań, obrad komisji, połączonych komisji. No ja to jest mój formalny wniosek. Ja uważam, że to jest też bardzo dobry pomysł. Także jeżeli państwu radnym by to nie przeszkadzało, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie i dla Urzędu Gminy, i dla gminy, i dla nas wszystkich. Nie będzie jakichś nieporozumień. Każdy dostanie w jednym czasie powiadomienie na komisję i po prostu każdy będzie wiedział, co na tej komisji było obradowane. Także dziękuję z mojej strony. Tyle. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam rozumieć, że jeżeli chodzi o ten wniosek o posiedzenia połączonych komisji, dotyczy on tematu budżetu gminy, czy wszystkich spraw? No bo to tak, jeżeli chodzi o sprawy tematyczne, to po to komisje zostały wyłaniane poszczególne, żeby się zajmowały tematami merytorycznie. Natomiast ja rozumiem to w ten sposób, że jeżeli chodzi o sprawy budżetu. Swoje skargi i razem zbadają tę zasadność, ale to przykładowo komisja rolnictwa budżetowa, co tam jeszcze mam tę komisję?
oświaty, to mają wspólne i podejmujemy wspólne decyzje, bo później wychodzi takie coś, że panie wiceprzewodniczący, ja mam pomysł bardziej radykalny. Zlikwidujmy komisję, po co będą? A to już jest, skoro formalny wniosek, to proszę. Ale przepraszam, panie radny, niektóre komisje muszą działać w Radzie Gminy. Ja uważam, że chyba lepiej zostawić to, jak jest, bo jak będzie dużo komisji i każdy będzie miał swoje sprawy, to komisja będzie trwała cały dzień. I wtedy to się taki będzie makaron trochę się zrobi z tego wszystkiego na uszy i nic nie będzie wiadomo. Może pan wiceprzewodniczący ma rację, że z budżetową czasami może dobrze by było się bardziej zapoznać, gdzie i co, na co idzie, ale na przykład oświata czy tam rolnictwo, no każdy niech się zajmie swoją komisją i wtedy to też tak będzie łatwiej, bo jak wszyscy zaczniemy wszystko mówić na tej jednej komisji, to będzie takie hura zebranie wiejskie, a z tego za bardzo też znaczy, ja jeszcze odpowiem też. Mnie głównie też chodziło o komisję budżetową, ale z drugiej strony chciałem zauważyć, że na komisję każdą jedną, każdy z państwa radnych ma prawo wstępu. Nieważne, czy ktoś jest członkiem komisji, czy nie. Każdy ma prawo też zabrać głos na komisji, tylko oczywiście nie głosować. Ale tu głównie myślę, że chodzi nam o to właśnie takie najważniejsze w sprawie zmiany budżetu, to by było zasadne. A takie pozostałe komisje, które rzeczywiście, no nie sposób jest też na komisji rolnictwa ciągnąć wszystkich radnych gdzieś na jakąś komisję wyjazdową. No, trzeba się nad tym głęboko zastanowić, także proszę bardzo pan. Moim też takim przesłaniem. Panie wiceprzewodniczący, ja powiedziałem to tak żartem, ale widzę, że to wycofuję wniosek. Nie komisja. Ale będą. Ja chciałem też zaznaczyć, że to powiedziałem nie tylko, żeby była jasność sytuacji na sesji, ale też chodzi o sprawy budżetu naszego. Chodzi o oszczędności też nasze. Bo pamiętajcie, że każde spotkanie każdej komisji to są pieniążki. Spotkanie jednorazowe komisji to są oszczędności. Więc skoro mówimy już o oszczędnościach, panowie i panie radni, to więc się zastanówcie. Ja może tutaj mam mikrofon, to pani skarbnik nie dam. Myślę, że pan wiceprzewodniczący nawiązuje do moim zdaniem bardzo dobrej tradycji, która była w poprzedniej kadencji i zaznaczam w poprzedniej kadencji. To nie jest jakaś historia, która ciągnie się przez nie wiadomo ile kadencji, ale w ostatniej kadencji była taka, można powiedzieć, tradycja, że przed sesją były robione właśnie wspólne komisje, gdzie można było omówić wszystkie sprawy. Jak kogoś nie interesowało, to nie musiał przychodzić. No i to były konkretne oszczędności. Ja przekażę głos teraz panu wójtowi jeszcze w tej sprawie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że tak tutaj jak gdyby nie ustalimy tego, w jaki sposób to będzie rozstrzygnięte, ale myślę tutaj z panem przewodniczącym porozmawiamy, przeanalizujemy jak gdyby ten temat bardzo szczegółowo i przekażemy państwu, jakie są propozycje jak gdyby tego. Myślę, że jeżeli będzie taka wola państwa, to tutaj po prostu możemy się spotykać też wspólnie na komisjach przed posiedzeniem Rady, no ale jeżeli państwo zdecydujecie inaczej, to po prostu zrobimy tak, z mojej strony, zdecydujecie. Dziękuję. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że można takie coś zrobić, jeżeli sprawa dotyczy kilku jednakowych komisji. Jeżeli na różnych komisjach ma być obradowane to samo, to zasadne by było, żeby połączyć te komisje jednakowo, bo nie ma sensu, żeby ktoś przychodził, jeden radny jest w dwóch komisjach i przychodził i od początku wałkował to samo, bo to chyba nie o to chodzi.
Po prostu jeżeli sprawa jakaś będzie dotyczyć wspólnej sprawy, wspólnego wniosku, to myślę, że będziemy robić połączone komisje. No, ale będziemy informować w tej sprawie. Jeszcze z panem wójtem przedyskutujemy ten temat, także myślę, że na ten wszystko wyczerpane. Proszę jeszcze bardzo. A... To może pan wójt. Proszę bardzo. Pan. Proszę państwa, kiedyś poruszona sprawa Funduszu Sołeckiego. Ja obiecałem, że państwu przygotuję po prostu informację, jak ten Fundusz Sołecki by wyglądał. Otóż chcę mimo wszystko jakiś króciutki wstęp zrobić. Fundusz Sołecki został uchwalony w 2009 roku. Nasza gmina ze względu na wysokość środków, które byłyby z tego funduszu dla poszczególnych miejscowości, podjęła uchwałę o nietworzeniu tego Funduszu Sołeckiego i ta uchwała była do końca powtarzana. Natomiast chcę zaznaczyć, że Fundusz Sołecki oblicza się według wzoru i te wysokość środków Funduszu Sołeckiego zależy od dochodów bieżących gminy. Te dochody bieżące gminy ze względu na wzrost środków, przede wszystkim na te działania społeczne, a one wszystkie są finansowane z dochodów bieżących otrzymywanych w formie dotacji głównie, bo to kiedyś było 500+, 800+, te różne świadczenia, one niektóre wypadły, ale tak jak mamy dzisiaj zabezpieczone środki na bon energetyczny, to wszystko będzie wchodzić do budżetu jako dochody bieżące. One oczywiście nic nie mają wspólnego z dochodami własnymi gminy, ale jest określone, że dochody bieżące. W każdym razie w tej chwili ten Fundusz Sołecki to już jest zupełnie inna kwota, bo tak jak państwo, mam nadzieję, zwróciliście uwagę, kiedy przedstawiałem wieloletnią prognozę finansową, to w roku bieżącym dochody bieżące to jest ponad 23 miliony złotych. I od tego uzależnione są środki na Fundusz Sołecki. One są tworzone w taki sposób, że liczy się kwotę bazową. Ta kwota bazowa to jest iloraz dochodów bieżących podzielone przez liczbę mieszkańców i u nas ta kwota bazowa, powiedzmy, no, dla dochodów tegorocznych to jest 5585 zł. I później jest taki stosowny wzór, na podstawie którego oblicza się wysokość tych środków dla poszczególnych miejscowości. I ten wzór, on jest tak skonstruowany, że w pewnym sensie, chociaż z liczb to pewnie będziecie protestować przeciwko temu, ale on w pewnym sensie spłaszcza wysokość środków, jakie są na poszczególne miejscowości, bo preferuje małe miejscowości, a ścina dużym miejscowościom. Takie, no, chociaż jak zobaczycie kwoty, to pewnie małe będą miejscowości i tak niezadowolone. I teraz, gdyby ten Fundusz Sołecki był utworzony, ja później powiem, jaka jest cała historia tworzenia, to Adamówka cała, bo nie ma czegoś takiego jak osiedle, tylko sołectwo Adamówka, dostałaby 55 850 zł. Cieplice 53 057 zł. Dobcza 23 010 zł. Pawłowa 19 100 zł. Krasne 30 500 zł, już tak mówię na okrągło. Majdan Sieniawski tyle samo co Adamówka, bo te dwie miejscowości mają ten fundusz ścięty, ponieważ on nie może przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej. Czyli dziesięciokrotności, czyli może być maksymalnie 55 850 zł. I teraz tak, łącznie mimo wszystko jest to niebagatelna kwota. 237 000 zł. I teraz
ten fundusz sołecki, powiedzmy, w mojej opinii, możecie się Państwo z tym zgadzać lub nie zgadzać. Ten fundusz sołecki, ja to mówię w obecności sołtysów, chociaż będę mówił brutalną prawdę. Ten fundusz sołecki mógłby być utworzony, ja powiem kiedy, mógłby być utworzony na to, i to jest ta brutalna prawda, żebyście zobaczyli, że wszystko kosztuje i że pewne zadania, które są finansowane w tej chwili z budżetu gminy i spadnie 5 cm śniegu, już się nie da żyć, to właśnie one powinny spaść i być finansowane z funduszu sołeckiego, bo to nie są małe środki. Proszę? To jak będzie o funduszu sołeckim, to ja Państwu przedstawię całą ustawę. Ale wszystkie zadania własne gminy mogą być finansowane. To, co jest zadaniem własnym, no nie można robić czegoś, nie ma, fundusz sołecki nie jest przeznaczony na coś ekstra, co nie jest zadaniem własnym gminy. Czyli można to robić, co robi w tej chwili gmina. Remont drogi gminnej? Tak, oczywiście. Remont, przebudowa, można budynek budować, koszenie, sprzątanie, no to wszystko, co jest zadaniem własnym gminy. I teraz, żeby jeszcze jedną informację podać, więc tak, uchwały w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego można podejmować do końca marca. Czyli to, że Rada Gminy, to znaczy Rada Gminy poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o nietworzeniu funduszu sołeckiego, w związku z tym w 2025 roku nie może być funduszu sołeckiego, ale jeżeli Rada Gminy na początku przyszłego roku podejmie uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego, to ten fundusz sołecki będzie mógł być utworzony w roku w budżecie roku 2026. Natomiast gmina może do 40% środków, które wydatkuje w roku 2026 na ten fundusz sołecki, do 40% środków może mieć zwrócone w roku 2027 z budżetu państwa. To są takie najistotniejsze informacje dotyczące funduszu sołeckiego. Z własnych, z budżetu gminy. Proszę, proszę nie pytać z czego, bo... To po prostu z budżetu, a dochody budżetu gminy, jest ustawa o dochodach budżetu gminy i tam jest wymienione, co jest dochodem własnym gminy. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo panu. Czyli mogę złośliwie powiedzieć, że z tytułu opłat za wodę albo za odprowadzenie ścieków, bo to idzie wszystko do jednego garka. To nie jest naznaczone, że te pieniądze muszą iść na to, w sensie takim dosłownym. Pan radny Szewczyk chciał zabrać głos. Tak, no właśnie odnośnie tego funduszu sołeckiego też chciałem dopytać, ale pan wójt już wszystko tutaj nam wyjaśnił, także tego pytania nie będzie. Aczkolwiek teraz mam takie pytanie, może bardziej w formie wyrażenia opinii przez szanowną radę, będzie skierowane do rady. Przedstawię, w czym jest rzecz. Chodzi tutaj o 3 gminy. No tutaj pan Jarmoziewicz działał w tej sprawie w pewnym czasie i to z takim pozytywnym efektem, ale teraz ja tutaj odmienię, o co chodzi. Chodzi o to, że tak, są użytkowane grunty w gminie sąsiedniej. Użytkownik tych gruntów przemieszcza się naszymi drogami gminnymi, no, o które pieczołowicie tam się staramy, remontujemy, dbamy je, odkrzaczamy, kosimy, a jest mieszkańcem znowu kolejnej gminy, czyli w grę wchodzą 3 gminy. Czy zasadnym jest, aby użytkownik właśnie tych gruntów poruszał się naszymi drogami gminnymi? No wiadomo, jest to droga publiczna gminna. I chcemy tutaj właśnie jakąś opinię rady na ten temat znać. Proszę bardzo, pan wicewójt. Proszę Państwa, to drogi publiczne mają to do siebie, że są dostępne dla wszystkich. Owszem, możemy tam postawić jakiś znak ograniczenia, na przykład nośności. Bo głównie chodzi o to właśnie, że podczas roztopów wiosennych czy też jesiennych opadów ta droga rozpływa się, pobocze się rozpływają. Tam jest użytkowany ciężki sprzęt rolniczy po tej drodze i tutaj właśnie z takim zapytaniem czy z taką opinią.
A chcę właśnie zaznaczyć, że też jest dojazd od drogi powiatowej do tych gruntów. Proszę bardzo, pan wójt odpowie. Panie radny, bo tak, nie znam tematu, ale bardzo mnie interesują takie sprawy. Czy ta droga, którymi porusza się ten sprzęt, została zniszczona w jakiś sposób? Dochodzi właśnie do obrywania poboczy, tutaj ta jezdnia jest popękana właśnie już. Ale czy w związku z tym sprzętem, bo... Tego to jest mi trudno określić właśnie. No tego się nie da określić, czy to bezpośrednio ten sprzęt wpłynął na uszkodzenie tej jezdni. No tutaj, wiadomo, tutaj zaszły zmiany też i pokoleniowe, może sytuacja się zmieniła, także ta droga jest dalej uczęszczana przez tego użytkownika. To jeżeli chodzi o drogi publiczne, jest to bardzo, bardzo trudny temat. My możemy ograniczyć na nich tonaż i w jakiś tam właśnie sposób ograniczyć możliwość przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Natomiast w inny sposób, no ciężko jest zakazać komukolwiek korzystania z drogi publicznej. No to jest... właśnie tą sytuację rozumiem. Tutaj chciałem o opinię Rady w tej myślę, sprawie. Panie poradziła. Radny, że po prostu jak będzie komisja rolnictwa powołana, na tej komisji to omówimy, przedstawimy takie tematy, jakie są na terenie w ogóle całej gminy, nie tylko miejscowości Cieplice. Jeszcze jakieś pytanie inne? Tak, tutaj właśnie pan wójt na początku swojego wystąpienia między tutaj sesjami wspomniał o spotkaniu z projektantem oświetlenia w Cieplicach. Czy na przykład niezasadnym byłoby przedstawić mieszkańcom tego projektu, aby mogli się wyrazić, czy też zapoznać się z tym projektem, jak to oświetlenie będzie wyglądać, abyśmy my jako mieszkańcy tej wioski wiedzieli, na czym to wszystko będzie polegać, a żeby nie doszło do takiej sytuacji jak z budową tej drogi powiatowej, gdzie w pewnych sytuacjach dochodziło do troszkę takich no, niejasności, czy też sytuacji spornych. Oczywiście, jak najbardziej. Taki projekt możemy wyłożyć i możecie Państwo się z tym zapoznać. Proszę tylko o szczegóły, możemy się spotkać, ustalić jakieś tam szczegóły, kiedy i gdzie ten projekt wyłożyć. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, może tutaj już teraz do pana sekretarza. Ostatnio dopytywałem o ten system informacyjny tutaj w naszej gminie, no, na wzór gminy Koryłówka i w związku z tym takie pytanie, czy będziemy bazować na tym naszym systemie, który został wprowadzony, ale czy funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, to tego nie wiemy. Wiem, że to jest jakaś aplikacja, czy też będziemy się posiłkować i coś na wzór właśnie gminy Koryłówka tworzyć. Proszę bardzo, pan sekretarz. Dziękuję. Ja myślę, że to jest kwestia do przedyskutowania i ustalenia. Myślę, że jeżeli jest ten system i mieszkańcy przede wszystkim będą chcieć go użytkować, bo na to wpływu nie mamy, jeżeli tam były wysyłane jakieś informacje, a tych odbiorców nie było zbyt wielu, to tworzenie kolejnego systemu nie zmieni tego, jeżeli nie będzie użytkowników, prawda? My staramy się tutaj te informacje, które są ważne dla mieszkańców, no, zamieszczać i na stronie internetowej, i na profilu facebookowym, do którego coraz więcej, nie ukrywajmy, mieszkańców ma dostęp, ale odbiorców i wyświetleń pewnie nie ma aż tylu, ilu byśmy sobie życzyli. To gdzie tą aplikację można pobrać? Jakaś kampania informacyjna na ten temat jest, będzie, czy też już była i nie będzie, żeby już... Wznowimy to. Ta kampania była, były wtedy wpisy. To było jeszcze w czasie pandemii, później też to było. Były wpisy liczne o tym, że taką aplikację można pobrać. Było to na stronie internetowej, jednak tych pobrań było bardzo mało. Ja też... Oczywiście wznowimy to i też prosiłbym o rozpropagowanie wśród mieszkańców tego, bo też panowie radni na pewno macie dostęp do telefonów i... Tak, no na pewno uważam, że to w pewnym stopniu poprawi komunikację w gminie, przesyłanie pewnych informacji, które są istotne dla nas, gdyby taki system funkcjonował. Dobrze, to może ustalmy to, że wznowimy działanie tego i pojawi się informacja, gdzie tą aplikację pobrać i może będzie dobrze, jak początkiem wszyscy radni pobiorą taką aplikację, to też będą mieć dostęp do tych informacji. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Pani Sołty z Majdanu Sieniawskiego prosi o głos. Tak, ja mam takie pytanie, bardzo. Nie wiem, czy do pana wójta albo do pana radcy. Wcześniej sołtysi pobierali podatki chodząc do domu albo w jakimś miejscu publicznym, świetlica czy szkoła. Czy ja mogę pobierać podatek u siebie w domu prywatnym? Czy to jest jakieś przeciwwskazanie? Oczywiście z wcześniejszym ogłoszeniem,
a do mieszkańców, którzy nie mogą dojechać, to po prostu przyjadę. Nie mam chyba przeciwwskazań. Nie ma. To bardzo dziękuję. I jeszcze taka prośba, bo zbliżają się dożynki za 2 tygodnie i w Majdanie zawsze był problem z też taką pomocą. Bardzo bym prosiła, żeby wszyscy radni z Majdanu się zaangażowali w pomoc przy dożynkach w piątek czy w sobotę. To jest nasze duże święto, więc nie tylko sołtysi, nie tylko rada, ale też i radni. Dziękuję bardzo. Pani sołtys. Bardzo proszę, pani Józef. Ja mam pytanie do pana wójta odnośnie mojego wniosku, który zgłosiłem na poprzedniej sesji, odnośnie transmisji sesji i nagłośnienia. Czy są w tym temacie już jakieś prace? Proszę bardzo, pan wójt. Tak, panie radny, ja rozpoznawałem już tutaj temat zmiany systemu, jeżeli chodzi o głosowanie i nagłośnienie posiedzeń rady. No mam takie nieciekawe informacje, bo te systemy w tej chwili, te, które są, że tak powiem, takie profesjonalne, są dosyć drogie. One kosztują w granicach 100 tysięcy złotych. Czyli na chwilę obecną myślę, że musimy się jeszcze pomęczyć na tym, który mamy. Proszę bardzo, pan radny Szewczyk. Tak, ja jeszcze takie jedno pytanie już naprawdę tutaj ostatnie. Czy można przekwalifikować drogę gminną publiczną na drogę niegminną bądź też wewnętrzną? Jest taka możliwość? Podobno nie. Na pewno tak. Dziękuję. Dobra, jeszcze. Zmiana klasyfikacji drogi, które swego czasu były robione z dróg właśnie niepublicznych na drogi publiczne, były spowodowane wprowadzeniem niekorzystnych warunków podatkowych. Natomiast w odwrotną stronę nie słyszałem, żeby były takie możliwości. I tu pan mecenas też kiwa głową, że nie ma takich możliwości. Proszę bardzo, pan radny Nicowski. Ale bardzo dobrze, panie wójcie, wreszcie. Krótka odpowiedź, szybka i następne pytanie. Bardzo ładnie. Ja tylko jeszcze... No bo ja bym prosił... No proszę, pan radny Kierowka. Ja jeszcze tylko odnośnie tego systemu, o który pan radny Popik pytał. A czy jest możliwość ogólnie poprawienia tego obecnego? Czy firma, która go, nie wiem, wykonywała to już pewnie lata temu, ale czy byłaby możliwość, nie wiem, jakiejś modyfikacji? Oczywiście modyfikacja systemu w jakimś tam zakresie istnieje, natomiast czy decydujemy się na modyfikację tego systemu, który też nie, to też ta modyfikacja nie będzie też tania, więc ja uważam, że jeżeli już mamy coś wprowadzać, co ma usprawnić funkcjonowanie, to po prostu trzeba wyczekać na właściwy moment i zakupić ten system, który będzie docelowy już. No ja też tak uważam, że trzeba poczekać, kupić takie właściwe urządzenia, jak powinny być. Proszę bardzo, pan sekretarz. Jest jeden sposób niezawodny na poprawę tej transmisji i jest bezkosztowny. Jedna sprawa, jeżeli będziecie, szanowni państwo, ja też zgłaszać chęć zabrania głosu poprzez podniesienie ręki i przewodniczący będzie udzielał głosu, nie będziemy się wzajemnie przekrzykiwać i jeżeli będziemy mówić do mikrofonu, zwróćcie państwo uwagę, jeżeli obejrzycie transmisję sesji, jeżeli mówi jedna osoba, mówi bezpośrednio do mikrofonu, to transmisja jest naprawdę słyszalna i ten odbiór jest, myślę, taki nie stwarzający żadnego problemu. I jeżeli mówi jedna osoba, to też jest ważne, żeby gdzieś w drugim krańcu sali nie toczyły się w tym czasie dyskusje, bo to naprawdę zakłóca, a mówienie bezpośrednio do mikrofonu to powoduje to, że transmisja jest w takiej jakości, która pozwala mieszkańcom zrozumieć, jaki jest przekaz. I to jest taka może zalecenie od dziś, a w przyszłości oczywiście będziemy pracować nad poprawą tego systemu, a właściwie nad zmianą. Dziękuję. Dziękuję panu sekretarzowi. Pan prezes Straży Pożarnej prosi o głos od pewnego czasu. Proszę bardzo, panie prezesie. Panie przewodniczący, panowie wójtowie, szanowni państwo. Jestem już 9
przepraszam, 8 lat prezesem Straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamówce, gminnym prezesem, także prezesem swojej jednostki w Cieplicach. Taki krótki może obraz, jak to wygląda. W Majdanie Sieniawskim jest 40 strażaków, 29 jest przeszkolonych do wyjazdu. W Adamówce 20 przeszkolonych do wyjazdu, a wszystkich druhów 44. W Krasnym 18 do wyjazdu, przeszkolonych 46 jest, w ogóle istnieje, zapisanych jest do jednostki. W OSP Cieplice 45 zapisanych osób do jednostki, 15 do wyjazdu. Z tym się to się wiąże z tym, przeszkolonych mamy 82 osoby, ale to nie są, w tym nie są żadne problemy. Osób coraz więcej mamy, coraz więcej osób się zgłasza do straży, chce brać czynny udział w niej. Po prostu są trochę inne problemy. Takim starym problemem, który mnie nurtował już od lat, i pismo było wysyłane już do pana wójta trzykrotnie. To trzecie pismo mam przy sobie, to jest z roku 20. Chodzi o, przeczytam po prostu, Związek Gminy OSPRP w Adamówce po konsultacjach złożonych uwag związanych z złym stanem infrastruktury, przepraszam, muszę sobie okulary założyć, i zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie naszej gminy, to jest hydranty, i zbliżającym się sezonem zimowym, jaki wtedy miał być, czyli 2020-2021, zwraca się z prośbą o wyznaczenie osób kompetentnych do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowego działania hydrantów na terenie gminy Adamówka. Działania te są uzasadnione, ponieważ jak wynika z posiadanych informacji, część hydrantów jest nieczynna. Jednocześnie informujemy, że zarząd gminny OSPRP w Adamówce wyznaczy strażaków do pomocy wyznaczonej komisji. Podczas sprawdzania hydrantów zostałyby dokonane naniesienia na mapki każdego punktu poboru wody dla straży w systemie RMIZA. I tutaj było prośba o nadanie szybkiego. Na pewno ta sprawa nie była przedstawiona nigdy na rady sesji, bo z tego co wiem, pytałem się radnych, nikt o takim czymś nie wie. Drugi list, jaki dotarł teraz do pana wójta, to jest od zarządu, od prezesa zarządu gminy Adamówka, pana Nachajskiego. I tu też pozwolę sobie to odczytać i do waszej wiedzy i do skomentowania. Na pewno prosiłbym o jakąś odpowiedź na jeden temat i na drugi. Do wójta i do rady gminy Adamówka. Szanowny panie wójcie, rada gminy Adamówka, zarząd OSP Adamówka z prośbą o wsparcie finansowe w zakupie 2 mundurów galowych. Kolejnym wsparciem, nad które bylibyśmy liczyli, to chęć zakupu pełnego zestawu deski ortopedycznej wraz z butlą z tlenem do torby medycznej R1, którą posiadamy. Mamy pewną sumę zebraną przez druhów, ale liczymy na wsparcie gminy, gdyż posiadana kwota nie jest wystarczająca do zakupu całego zestawu. W ostatnim czasie po inicjatywie druhów zakupiliśmy defibrilator AED, który kosztował ponad 5000, z czego większą sumę pieniędzy przekazał nasz druh Mirosław Dyjak i Beata Lachawiec, by w razie potrzeby nieść pomoc. Kolejną priorytetową sprawą, aby OSP mogło się rozwijać i poprawić funkcjonalność, jest prośba o rozbudowanie lub dobudowanie garażu z zapleczem przy istniejącym budynku OSP, by mieć możliwość w przyszłości starać się o większe auto gaśnicze. Jesteśmy jedyną jednostką w gminie, która jest w centrum gminy, gdzie nie posiadamy auta gaśniczego, co jest bardzo przykrym dla nas aspektem i nie tylko dla nas, bo jest to też głos nie tylko mieszkańców naszej gminy, że jednostka posiada, cytuję, babkowóz zamiast pojazdu gaśniczego, co sprawia na brak dyspozycji naszej jednostki przez Państwową Straż Pożarną. Lata istnienia straży, gdzie za niedługo będzie 100 lat, tej jednostki, nie posiadaliśmy auta z wodą, był żuk, teraz jest bus. Chłopaki się szkolą, poświęcają swój czas, by w razie potrzeby pomagać, więc chcieliśmy mieć czym tą pomoc wnieść. Obecnie jest nas 44 druhów, w tym jedna druhna, z czego 20 druhów jest przeszkolona do akcji ratowniczo-gaśniczej. Dlatego tym bardziej
przydałby się drugi samochód ratowniczo-gaśniczy, ponieważ już nie jeden raz był na strażaków wyjazdu, nie jeden raz trzeba było wybierać osoby spośród przybyłych strażaków, ponieważ jest ściśle określona ilość obsady wozu strażackiego, co sprawia niechęć pozostałych strażaków. Dlatego gdyby był w posiadaniu jeszcze jeden pojazd, na pewno poprawiłoby to byt i mniemanie naszej jednostki. Nasza jednostka była wytypowana przez PSP w Przeworsku do włączenia w szeregi krajowego systemu. Ze względu strategicznych położenia, ale przez brak odpowiedniego wyposażenia oraz brak remizy i samochodu na chwilę obecną nie spełniamy wymogów do krajowego systemu. Wiemy dokładnie, że w naszej gminy nie stać, by można było na wszystko sobie pozwolić, a w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje i to niemałe pieniądze. Dlatego wierzymy, że nie zostawicie naszego głosu bez żadnego odzewu. My, strażacy, zawsze działamy w rytm naszego hasła Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Gdy tylko trzeba pomóc, to jesteśmy gotowi tej pomocy udzielać. Czy to zwraca się do nas gmina, czy ZUS, czy CUS, przepraszam, czy szkoła, czy też kościół. Strażacy to ludzie, którzy w różnych sytuacjach kryzysowych zostawiają rodziny, by tylko gdy zawyje syrena, rzucić wszystko i nieraz na narażenie własnego życia. Uratować czyjeś życie i mienie. Też boli nas, strażaków, gdy do naszej gminy przyjeżdżają jednostki spoza terenu gminy, gdyż spowodowane jest to właśnie tym, że nasze jednostki są słabo wyposażone. Dlatego tym bardziej trzeba wspierać straże w naszej gminie, byśmy mogli dalej w bezinteresowny sposób dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy nadzieję, że włodarze gminy rozpatrzą nasze prośby i staną na wysokości zadania. A gdy nadejdą rozważania na temat straży, w końcu będą mogli nas wesprzeć. Ze strażackim pozdrowieniem prezes OSP Adam Mówka. Takie pismo. Takie pismo wpłynęło do pana wójta dwa tygodnie chyba temu, jakoś tak. No i tutaj to jest. Po prostu trzeba nad tym jakoś pomyśleć, siąść, pomyśleć. A ten pierwszy temat, no to już wałkowany jest za przynajmniej 8-9 lat z tymi hydrantami. W każdej gminie, jak się zorientowałem, sąsiedni oczywiście, taka inspekcja jest robiona raz w roku, czyli wszystkie hydranty. Tak, że to jest faktycznie infrastruktura krytyczna, ale temat jest taki, że sami jako strażacy nie możemy tego kontrolować, bo to nie jest nasza własność. Musi być osoba z gminy, znaczy pracownik gminy. W sensie, tak, my jesteśmy do dyspozycji, jak zwykle. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Może pan wójt odpowie? Ja odpowiem na tą drugą część wystąpienia pana prezesa. Jeżeli chodzi, oczywiście do tej pierwszej też się odniosę. Jeżeli chodzi o wyposażenie i zaplecze, którym dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna w Adamówce, no to widzicie państwo, to tak naprawdę ten wniosek nie jest do wójta, tylko do was. W tej chwili. Jeżeli to zaplecze nie jest, znaczy jego nie ma tak naprawdę, bo oni mają tylko tam chyba w garaż, z tego co wiem, i to na ten lekki samochód. Natomiast jeżeli chodzi o ten wniosek, ja rozmawiałem tutaj z panem prezesem, z Mateuszem i przychyliliśmy się do tego, jest tutaj, jak państwo dzisiaj głosowaliście, tam są środki, te, o które oni prosili, te, które są dozwolone prawnie, bo przepisy, jeżeli chodzi o wyposażenie i doposażenie ochotniczych straż pożarnych, też się zmieniają i mundury galowe, nazwijmy je, nie wchodzą w zakres finansowania przez gminę. Gmina ma zapewnić tylko bezpieczeństwo mieszkańcom, czyli tak naprawdę umundurowanie, ale do wyjazdów, nie wyjściowe, nie galowe.
Zostało to poprzeliczane tak naprawdę, bo tam jednostka jest bardzo prężna, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Sam jestem członkiem tej jednostki. I te środki, które pozyskali sobie w ramach no po prostu darowizn czy innej formy wsparcia można przeznaczyć właśnie na zakup tych mundurów. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie tego zestawu ratownictwa medycznego, to tutaj zostały przydzielone środki na ten cel. Jeżeli chodzi o poprawę zaplecza, czyli no tych obiektów czy pojazdu, no to jest temat tak naprawdę dla Państwa, dla Państwa radnych, bo wiecie Państwo, z czym to się wiąże wszystko. No, trzeba zaplanować, trzeba pomyśleć w ogóle, jak to zaplanować i wtedy podjąć decyzję, czy idziemy w tym kierunku, czy finansujemy to, czy coś innego, no bo to jest praca nad budżetem. To jest praca nad budżetem i to będzie przed nami. Myślę, że trzeba też takie aspekty życia społecznego uwzględniać jak najbardziej, bo my pracujemy tutaj dla ludzi też i te potrzeby takie społeczne, które tutaj się tworzą, a te stowarzyszenia i organizacje pozarządowe coraz większy wpływ mają na życie społeczne, to myślę, że też trzeba wspierać jak najbardziej. Jeżeli zaś chodzi o sprawy serwisu sieci wodociągowej, tu jest powiedziane tylko o sieci wodociągowej, pan prezes mówi, bo jednostki ochotniczej Straży Pożarnej interesuje tak naprawdę sieć wodociągowa. Mnie interesuje również sieć kanalizacyjna, którą trzeba przeserwisować, a już zaczęliśmy to też robić, no i też to przed nami wszystko jest. Wykaz hydrantów czynnych czy nieczynnych, jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Trzeba to po prostu tylko zorganizować właściwie, żeby zrobić ten przegląd, bo to się zmienia. Wiecie Państwo sami, że wczoraj czynny hydrant dzisiaj może być już nieczynny, bo coś tam mogło się uszkodzić. To są urządzenia, które mają już, nie wiem, ponad 30 lat. Tak, no także to tak się dzieje. Tym bardziej, jeżeli te hydranty były rzadko używane, to z reguły te właśnie rzadko używane hydranty wykazują największą awaryjność. No jest to do zrobienia, natomiast mówię, sama wymiana takiego hydrantu, żebym teraz nie strzelił jakiś tam, ale to jest w granicach 10 tysięcy złotych samo urządzenie. Bez tej całej, prawda, otoczki kopania, wyłączenia wody i tego, tych pracy ludzi. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Proszę bardzo, pan prezes jeszcze. Tutaj chciałem szczególnie podziękować też panu radnemu Artkowi. W Cieplicach właśnie był zepsuty hydrant, dał swoją koparkę, pomógł nam tam wykopać to. No i też firma przyjechała za domówki, w sensie z oczyszczalni, i został wymieniony koło kościoła. To jest, też dziękuję. Dziękuję też tutaj za zaangażowanie pani Eli Krawiec, która prowadzi właśnie nasze straże, w sensie wnioski pisze nam. No i bardzo dużo, jak to można powiedzieć prosto, pozyskaliśmy kasy za rządów PiS-u na różne ubrania, na różny sprzęt, jaki był potrzebny. Nieraz w grę wchodziły nawet sumy 25-30 tysięcy rocznie. No i to było w sensie takim odciążeniem gminy też, można powiedzieć. Nie? No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Jeszcze pan radny Nicowski prosi o głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, takie jedno pytanie mi się związało ze strażą, bo chcę się dowiedzieć bardziej szczegółowo, bo pan wójt o tym mówił wcześniej, ale o ten samochód do Majdanu Siniawskiego, prawda, co tam była ta dotacja. Finalnie ten samochód ma kosztować ile? Czy dotacji było 800 tysięcy, czy
czy finalnie ten samochód kosztuje 800 tysięcy, bo to jest właśnie takie szybko, właśnie, bo coś trochę takiej nieścisłości tam ze strażakami rozmawiałem na ten temat i właśnie dokładnie tak, żeby to... Szanowni Państwo, tak, wniosek był złożony na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, typ średni samochodu. Wniosek opiewał na kwotę 1 200 000. 850 tysięcy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota to jest nasz wkład. Ale to jest do samego samochodu takiego, że tak powiem, czystego w zasadzie, tylko sama pompa i tak dalej, bez tego całego głównego wyposażenia, tak? Tak, był skonstruowany wniosek. Nie rozumiem, aha, to znaczy, że jakbyś chciał go jeszcze doposażyć, to to auto kosztuje, będzie kosztować 1,5 miliona przynajmniej. Znaczy, tu mówimy jak gdyby o wniosku, który był konstruowany w konsultacji z strukturami Straży Majdanu. No ja rozumiem, rozumiem, ale to 800 tysięcy jest dotacji, resztę dodaje 850 gmina, tak? 850 tysięcy jest dotacja, reszta jest wkład własny gminy. I to znaczy to auto tak finalnie kosztuje 1 200 000, milion tak? 200, tak, na taką kwotę wniosek opiewał, aha, natomiast aha. Po przetargu nie wiemy, jaka będzie cena tego samochodu. Ja rozumiem, ale już tym autem można po prostu gasić pożary, tak? Czy tak? Oczywiście tak, to już tak nie będzie. On jest wyposażony w podstawowe elementy, natomiast dodatkowe elementy nie wchodziły w zakres wyposażenia tego samochodu. No to teraz panowie radni widzicie, jaki to jest koszt potężny takiego samochodu i teraz kupić następny, to czy gmina stać na to właśnie i jeszcze oprócz tego infrastruktura z tym związana, budynki i tak dalej właśnie, ale na pewno w przyszłości trzeba się tym zająć też, wiadomo, że domówka też musi mieć coś takiego, ale... Proszę bardzo, pan wójt. Proszę państwa, bo tutaj no chciałbym pewną rzecz wyjaśnić i jak zwykle potwierdza się to, co ja, o czym jestem przekonany, że zbędne konsultacje to się kończą tym, że najpierw strażacy za domówki chcieli właśnie taki samochód i to w czasach, kiedy my dla wszystkich pozostałych jednostek straży kupowaliśmy bardzo dobre, średniej jakości używane samochody, które były sprowadzane z Niemiec. I te samochody w pozostałych jednostkach działają, spisują się bardzo dobrze. Adamówka chciała taki właśnie samochód. Trudno, ulegliśmy. On, nawiasem mówiąc, kosztował dużo więcej niż te używane, bo tamte kosztowały w granicach 35 tysięcy złotych, a ten kosztował ponad 50. Jeszcze mieliśmy problemy, bo się okazało, że jakiś oszust to robił. No ale to wszystko było, ale chcieli strażacy i dzisiaj piszą, że gmina im kupiła babkowóz, tak? Czy jak to określają? No i panie wójcie, gdzie... w formie sprostowania. No. Inaczej to było, niech pan mówi. Ten wóz był kupiony po to, żeby były wyjazdy Kalwaria inne i tak dalej, bo inne straże wyjeżdżały takimi pojazdami. Ale kto złożył taki wniosek? I dlatego zostało... Nie, kto złożył taki wniosek? Ale nie inaczej. Nie, no wniosek taki złożyli strażacy, bo na Kalwarię można jechać autobusem też. Tak jest, strażacy są winni w Adamówce, bo nie mają. Słusznie pan zauważył. Panowie, ja myślę, że nad tym się trzeba głęboko zastanowić, może nie w tym roku, może nie... Nie, ja już przekazuję głos, tylko jeszcze dwa słowa powiem. Może nie w tym roku, może nie w następnym, ale jeżeli będą jakieś, rzeczywiście jakieś wnioski do finansowania, może w innej formie niż teraz są w kraju, bo teraz za te wozy, które zostały przekazane, to ludzi zamykają, ale może jakieś rzeczywiście będą dobre wnioski. Na pewno z tego programu, jak będą jakieś programy, na pewno będziemy chcieli skorzystać. Myślę, że i państwo radni, jak i panowie wójtowie na takie coś pójdą. Rzeczywiście Adamówka jest wioską, gdzie na jej terenie jest gmina i powinna mieć odpowiedni wóz strażacki. W przyszłości trzeba się na pewno nad tym, moim zdaniem, zastanowić. Proszę bardzo, pan wicewójt. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że takiego samochodu i z takim wyposażeniem, jak jest lekki samochód w Majdanie, to nie ma żadna jednostka w powiecie przeworskim i wiem, i to nie jest moja ocena,
tylko oficera Państwowej Straży Pożarnej, który zajmuje się właśnie tą gotowością bojową jednostek. I kiedy się słyszy, że najgorsze wyposażenie, że nie mamy wyposażenia, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie stać będzie gminy, bo nawet żeby była bogata, żeby nie wiadomo ile takich samochodów na terenie gminy funkcjonowało. Naprawdę jest specjalistycznie wyposażony w gaszenie kominów nieszczęsnych, naprawdę ma urządzenia, których nie mają inne jednostki. Zresztą ma też zestaw hydrauliczny. To nie jest tak, że nie jest ta jednostka wyposażona. Jest bardzo dobrze wyposażona i tutaj ten nowy samochód, on też nie będzie wymagał nie wiadomo jakiego wyposażenia, bo jeżeli on ma autopompę, ma zbiornik na wodę, ma zbiornik na pianę, czego tu żaden jeszcze chyba pojazd nie ma na terenie naszej gminy, to jest to po prostu odpowiednie wyposażenie i chciałbym bardzo, żebyśmy w taki sposób oceniali. Natomiast jeżeli chodzi o nawet funkcjonowanie hydrantów, proszę Państwa, my naprawdę mamy maksymalne, że tak powiem, oszczędności, jakie są możliwe w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a mimo to co roku dopłacamy do tego ponad 500 000 zł. No ja zobaczę, staramy się o nowe taryfy, zobaczę jaka będzie reakcja. Gdzie woda i ścieki są zdecydowanie najtańsze. Nie ma nigdzie w okolicy takich. No i to wszystko no, musi być urealnione i to się też wiąże z pewnymi niedogodnościami, które są. No bo albo coś, gdzie tylko jeżeli jest możliwość, to staramy się przede wszystkim zabezpieczyć odpowiednie ciśnienie mieszkańcom, bo w ramach tej inwestycji, która w tej chwili jest realizowana w Krasnym, między innymi cały zestaw pompowy został wymieniony na pompowni w Cieplicach po to, żeby właśnie w tych najwyżej położonych miejscach nie brakowało wody. Powymieniane są też główne zasuwy, bo cieplice są pod tym względem najgorsze, dlatego najgorsze w sensie warunków glebowych, bo tam po prostu te urządzenia, które są metalowe, no korodują strasznie i są z nimi olbrzymie problemy. Dziękuję. Mogę jeszcze? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale ten przegląd hydrantów należałoby wykonać, żebyśmy wiedzieli, ile faktycznie tych hydrantów jest do remontu, ewentualnie do wymiany i ewentualnie, jeżeli te hydranty są niesprawne, żeby je zaznaczyć, bo generalnie one są potrzebne w sytuacjach awaryjnych i żeby strażacy wiedzieli, czy ten hydrant jest sprawny, czy nie. Panie radny, ja myślę, że tutaj tak, nasz pracownik, konserwator sieci wodociągowej, on ma taką wiedzę na ten temat, ewentualna kwestia sporządzenia takiej mapy tych sprawnych, ewentualnie zaznaczenie właśnie tych, które nie funkcjonują, to jeżeli chodzi o straż pożarną, chyba że mówię, że jest taka wola ze straży pożarnej, żeby faktycznie wszystkie jeszcze poprzeglądać, no to jakoś spróbujemy to zorganizować, bo to jest też wyłączenie któregoś z naszych pracowników, to się nie da w jeden dzień zrobić tego wszystkiego, bo to przy każdym hydrancie, zresztą tu jest część z was jest w straży, więc wie jak to wygląda, uruchomienie hydrantu, to jest to chwilę schodzi, tak naprawdę, a jeszcze nie daj Boże, jak tam się później coś tam z nim stanie i nie da się go zamknąć. No to, ale spróbujemy to zorganizować, to też trzeba brać pod uwagę, że to na poszczególnych wioskach trzeba było takie grupy jakieś zorganizować i wtedy zrobić taki przegląd tych hydrantów. Ale tu ja sądzę, że pan Darek tutaj, nasz pracownik, który zajmuje się wodociągami, on doskonale wie, które są sprawne, a które nie. Proszę, jeszcze przewodniczący, tak? Chciałem zabrać głos.
Wracając jeszcze do tego naszego samochodu. Nie byłem wtedy ani w zarządzie OSP, nie byłem w Radzie Gminy, więc nie wiem, co pan tu wójt ma na myśli, że to strażacy chcieli. Więc, no, a słyszę to opcję, że pan Bobko radny się z tym nie zgadza, więc nie rozumiem. I teraz żałuję, że właśnie nie ma strażaków za Adamówki, bo akurat Robert no, wszystkiego też nie wie. I ja też, choć jestem w Adamówce, też nie wiedziałem, że się o to starali strażacy. Nawet żeby to auto działało, mając motopompę na sobie, to każdy hydrant jest potrzebny, żeby działał, bo oni nie mają, nie mają czym przypomnieć, nie mają co powołać. A podpinają się do hydrantu, wystarczą węże, nie trzeba nic. Ciśnienie jest bardzo dobre w naszym. Dziękuję. A czy jeżeli w Majdanie będziemy mieć już ten nowy wóz, to ten stary będzie można przesunąć do Adamówki? Jeżeli będzie taka już infrastruktura? Proszę bardzo, pan wójt odpowie. Oczywiście, jeżeli dojdzie już do tego, że ten nowy samochód stanie w remizie w Majdanie Sieniawskim, tamten samochód jak najbardziej jest do dyspozycji, bo no tutaj Majdan nie potrzebuje tyle samochodów, mając po prostu wyposażenie podstawowe wymagane do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Natomiast powiem Państwu szczerze, że ten wóz jest bardzo sprawny. To nie jest tak, że on jest jakiś tam uszkodzony czy nieczynny. On jest sprawny, on wymaga wiadome zabiegów kosmetycznych, bo to jest samochód, który ma ile? 40? Ponad. Tak. 40 ponad lat, tak. Natomiast ja chcę wrócić jeszcze tutaj do tematu wytypowania jednostki do zwiększenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ponieważ z taką inicjatywą wyszła Państwowa Straż Pożarna, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i oni zaproponowali wstępnie Adamówkę do wyznaczenia, do włączenia do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Ja zaprosiłem, w związku z tym zaprosiłem przedstawicieli poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Adamówka, żebyśmy wspólnie podjęli tą decyzję ze względu na takie warunki dysponowania zapleczem, a nie inne. I ta decyzja zapadła wspólnie. Pan prezes Robert również był na tym spotkaniu. Więc wie, jak to wyglądało. Zostało zmienione, została na chwilę obecną wytypowana jednostka Krasne, która spełnia jak gdyby warunki podstawowe na chwilę obecną. Natomiast czy dojdzie do skutku zwiększenia tego systemu ratownictwa? Nie wiem, bo to powiem szczerze, że nawet pan komendant mówi, że na razie po prostu wpisują tak, bo takie mają zalecenia. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Myślę, że temat straży wyczerpaliśmy. Czy jeszcze jakieś inne sprawy są? Nie widzę. A zatem dziękuję bardzo państwu za przybycie na dzisiejszą sesję. Sesję uważam za zakończoną. Proszę jeszcze chwileczkę o pozostanie. Zostaną rozdane zaproszenia na dożynki.